Także konkretne rzeczy. Sesja pytań i odpowiedzi też pod koniec. No i opcjonalnie, kto będzie chciał, networking online z Knitem. Także dzięki, Konrad Urban, za narzędzie. Czyli filary turkusu to tak tytułem wstępu, samoorganizacja, pełnia i ewolucyjny sens istnienia. I ja myślę, że te filary jak najbardziej tutaj funkcjonują. FMTA i właśnie teraz rozmawialiśmy z Mateuszem, jak pięknie działają, a on mówi, że dla niego to jest normalne, ale jednak to jest dużo, dużo pracy w to włożyli i oni nie wiedzieli w ogóle, że coś takiego jest jak trzy filary turkusu. Oni po prostu intuicyjnie w to weszli. No i ten model jak najbardziej u nich działa. Jak bardzo, no 40-60% wzrostu w skali roku mówi samo za siebie. Dlaczego turkusowe organizacje podbijają świat? No dzisiaj zobaczymy właśnie na przykładzie MTA, jak Mateusz opowie, jak działają. No efekty mówią same za siebie, tak? Wzrost na tym poziomie i ciągle wzrost też jakości, bo jeden z takich kluczowych rzeczy, które nad którą pracują, to jest kontrola jakości, ale w takim pozytywnym znaczeniu kontrola, także dzisiaj też się o tym dowiemy, jak oni to robią. Myślę, że to jest nawet kilkuetapowe, kilkupłaszczyznowe, także bardzo ciekawy temat. I dlaczego to robimy? Nasza społeczność turkusowe śniadania. Ja powiem ze swojej perspektywy, ja uważam, że jesteśmy taką grupą entuzjastów, którzy wierzą w to, że to jest odpowiedni czas, żeby właśnie zacząć działać w tym modelu. I przykład takich firm właśnie jak MTA i Mateusz, który intuicyjnie wszedł w ten model i uważa, że tak się właśnie pracuje, jest coraz więcej takich firm i one nie wiedzą, że jest coś takiego jak turkus. One się przy okazji dowiadują, że coś takiego jest, ale wiedzą, że to działa. Dobrze, no to jak wygląda właśnie turkus w stale rosnącej firmie? Mateuszu, ja ci oddaję głos i zamieniam się słuch. Dzień dobry, cześć, słuchajcie, powiedzcie mi tylko, czy mnie słychać, wystarczy, że Łukasz, ty mi powiesz, czy mnie nadal słychać? Słychać i widać. Dobra, super. Dziękuję bardzo za to intro, rzeczywiście ja bardzo chętnie się podzielę też z wami po naszym spotkaniu jakimiś szczegółami, bardziej detalami, które by was interesowały. Na pewno też chciałbym, żebyście zadawali pytania, jeżeli macie, bo ja bardzo lubię dialog bardziej niż prezentacyjny monolog. To, co wspominał Łukasz, rzeczywiście tak to troszkę wygląda. Ja współtworzę już MTA jako team leader zespołu PPC, czyli tego odpowiedzialnego za kampanie marketingowe dla naszych klientów i mam przyjemność współtworzyć właśnie MTA od już no ponad 5 lat. I przyznam wam szczerze, że właśnie dla mnie, tak jak Łukasz wspominał, jest to model zupełnie, zupełnie naturalny. Ja już w tej chwili sobie nie wyobrażam wskoczenia w taki klasyczny, standardowy, jak to, jaki jest nadal, uważam, w większości firmach. Chociażby po rozmowach gdzieś tam z moimi znajomymi i moim zdaniem to jest rzeczywiście model, który ma swoją fajną przyszłość i mam nadzieję, że troszkę te zasady, jakie u nas panują, uda mi się przybliżyć. Łukaszu, czy pomożesz mi w kwestiach prezentacji? Bo ja teraz nie wiem, czy widać mój ekran, czy nie widać, prawdopodobnie widać. Nie, nie jeszcze. Widać. Potrzeba plusik u góry, po lewej u góry plusik i tam masz udostępnienie. Dobra, okej, to już wiem dalej. Ładowanie ekranu i lecimy. Okej, widać? Widać. Uderzamy. Dobra, super, słuchajcie, więc słowem takiego wstępu, może jak właśnie to wyglądało u nas ze strony MTA, tworząc tak naprawdę ten model, zaczynając tak naprawdę tworzyć organizację, Radek, który jest sprawcą całego takiego zamieszania, ja jednym z kontynuatorów jego, na dobrą sprawę, po prostu był zmęczony w pewien sposób pracą w takim klasycznej strukturze, gdzie był odpowiedzialny tylko za jeden jakiś tam segment, miał swoje zadania i tak naprawdę czuł się właśnie jak taki trybik, który nie do końca ma wpływ na to, co się dzieje w organizacji. Pracował wcześniej właśnie w agencji marketingowej, myślę, że dosyć znanej, i stwierdził, postanowił, że postawił wszystko na jedną kartę i stwierdził, że on chce pracować inaczej, chce stworzyć coś innego, coś, z czego, jak określił, będzie dumny, a ludziom będzie się tam dobrze pracowało. Brzmi to bardzo idyllicznie. Ja też się zawsze śmieję, że elementy, które czasami opowiadam, brzmią jak taka
sprzedażowa formułka od akwizytorów, ale prawda jest taka, że to funkcjonuje i jeżeli coś czasami zbyt będzie brzmiało dla Was zbyt hasłowo czy zbyt sprzedażowo, dawajcie proszę znać, bo jestem w stanie Wam doprecyzować po prostu, jak to realnie u nas funkcjonuje. Celem, jaki my sobie postawiliśmy, Performance Teams to tylko nadmienię, to jest MTA Digital, to jest oficjalna nazwa spółki zarejestrowana, tak jest pod taką nazwą. Performance Teams to jest nasza nazwa wewnętrzna, na razie brand, który gdzieś tam nigdzie nie występuje, aczkolwiek z racji tego, że z jednego teamu właśnie zajmującego się marketingiem internetowym, zaczęły się tworzyć inne również zespoły. Ustaliliśmy, że takim naszym głównym, powiedzmy pod jednym szyldem, jak możemy się nazwać, to będzie właśnie Performance Teams. Dlaczego Performance, to też Wam w trakcie prezentacji wyjaśnię. Jaki cel był nam przyświecał przy budowaniu i tak naprawdę nadal przyświeca przy tworzeniu z Performance Teams czy MTA, to dostarczanie maksymalne dobrych jakościowo usług, aczkolwiek wiem, że to nie jest żaden wyróżnik, bo każda, myślę, firma może to się pod tym podpisać, ale właśnie chcemy dbać bardzo mocno o to, żeby dla osób, które współtworzą tą organizację, pracują w niej, tak naprawdę żyło się dobrze. I to można ująć tak bardzo szeroko, myślę, bo zaczęło się oczywiście od tego, żeby od komfortu pracy. Ja sam mogę Wam podzielić się z taką moją anegdotką z życia. Pracowałem w czasie studiów jeszcze, dorabiałem po prostu w MediaMarkcie weekendowo i to było środowisko, które muszę przyznać, bardzo mi nie odpowiadało. Nie chodzi o samą pracę, ale dużo osób tam narzekało na to, czy to na warunki, czy na to, że kierownik się czepia, czy na to, że klienci przychodzą i na przykład zawracają głowę, mówiąc subtelnie. I wtedy stwierdziłem, że mówię, kurczę, ja nigdy nie chcę wstawać z poczuciem tego, że o Boże, znowu poniedziałek, znowu muszę iść do pracy, znowu tego nienawidzę, a piąteczek, piątunio to święto narodowe. Bardzo mnie to, muszę przyznać, prywatnie zawsze kuję, jak widzę, że ktoś narzeka na poniedziałek, a bardzo gloryfikuje piątek, że zastanawiam się tak, dlaczego tego człowieku nie zmienisz. Myślę, że jesteśmy na tyle Dokładnie. komfortowych czasach żyjemy i w komfortowo dostatnim kraju, też nie ma co ukrywać, że możemy w pewien sposób sobie, oczywiście każda historia jest inna i tutaj jednostkowo trzeba też to brać pod uwagę, ale ogólnie rzecz biorąc uważamy, że skoro spędzamy w pracy 40 godzin tygodniowo, a tak na dobrą sprawę jest to większość tego takiego świadomego dnia, jak ja to nazywam, no bo sen trzeba odłączyć, to odliczyć, no to starajmy się, żeby to był czas spędzony w sposób produktywny i fajny po prostu. Czyli bardzo stawiamy, wracając do tego, co widzicie na ekranach, do tego, żeby ten komfort pracy dla osób, które z nami współtworzą tą organizację, był jak największy. Również stawiamy bardzo mocno na, tak na dobrą sprawę, relacje i to wewnętrzne i zewnętrzne, bo uważamy, że to tak naprawdę z nich się rodzą potem kolejne elementy. Żeby budować tę relację, na pewno oczywiście jest konieczne odpowiednie jakościowe podejście do naszej pracy i do tego, jak prowadzimy właśnie organizację. A moim zdaniem to najlepiej jesteśmy w stanie osiągnąć przez właśnie chociażby transparentność. Mamy absolutnie transparentny model wewnętrzny. Wszyscy w organizacji są w stanie na przykład sprawdzić w dowolnym momencie, kto jakie przychody wygenerował, jaki projekt, jakie ma zyski, jaka jest opłacalność tego projektu, jakie są koszty całej organizacji. I to też powoduje na przykład, że mamy nie na przykład dwie, trzy, cztery czy pięć par oczu, które patrzą na koszty organizacji, ale 30, w tej chwili 36 par oczu.
I jeżeli ktoś zna jakiś sposób na usprawnienie tego, na przykład migrację z jednego narzędzia do drugiego, który jest praktycznie klonem, a pozwoli nam zaoszczędzić ileś pieniędzy, to to jest po prostu powoduje efekt takiej synergii, że każdy z nas w pewien sposób gdzieś tam dokłada tą swoją cegiełkę do tutaj wyniku finansowego na przykład organizacji, o którym Łukasz na wstępie wspominał. Transparentność jest też dla nas szalenie istotna, jeżeli chodzi o kontakty z klientem. Zawsze powtarzamy, że my chcemy być zewnętrznym teamem klienta, który po prostu siedzi w innym miejscu, czyli po prostu, przepraszam, wewnętrznym teamem klienta, który siedzi w innym miejscu. Czyli bardzo nam zależy na tym, żeby się dobrze zżyć na dobrą sprawę, a uważam, że bez takich otwartych i jasnych relacji to nie jest możliwe. To też powoduje, przechodząc do trzeciego punktu, że my dzielimy się w organizacji efektami, które uważamy za jak, staramy się, żeby było jak najbardziej uczciwe. Realnie wygląda to tak, że na przykład 80% z faktur, które za naszą pracę generujemy, trafia z powrotem do osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Klienci też o tym wiedzą, co też często powoduje, że oni są, wiedzą też, że na przykład wypłata, mówiąc kolokwialnie, osób zaangażowanych w projekt również trafia z powrotem po prostu do tych osób, czyli one mają tą motywację, żeby działać na tym projekcie, żeby to działać jakościowo, żeby ta relacja długofalowo się dobrze sprawdzała. O, może tak być. Okej, idąc dalej, mikropodział obowiązków. Nie wiem, jak dużo z Was jest zapoznanych z holakracją, która polega na takim rozproszeniu odpowiedzialności, czyli nie mamy tej takiej standardowej struktury piramidalnej, gdzie to szef, będąc często gdzieś tam mając ograniczony czas i decyzyjność, po prostu wszystko spoczywa na nim, my mamy tą odpowiedzialność rozproszoną. To znaczy wychodzimy z założenia, że szefem powinna być osoba w danym teamie, która ma największą wiedzę z danego zakresu. I to powoduje na dobrą sprawę, że ja będąc oficjalnie, tytularnie team liderem, mam też tak naprawdę wśród osób, które są w moim teamie, no dziesiątki szefów, no 20 parę osób jest w teamie MTA na dobrą sprawę i każdy z nich dla mnie jest szefem w innej dziedzinie. Jeżeli ktoś mi powie, znając zdecydowanie lepiej Google Ads, że powinniśmy iść w tym i tym kierunku, to absolutnie patrząc na zasady merytokracji, czyli no starania się, żeby rzeczywiście osoba z największą kompetencją podejmowała decyzję w danym zakresie, po prostu uznajemy ją za właśnie takiego szefa. Wewnętrznie też dzielimy się różnymi rolami. To zawsze też powtarzamy, że nie mamy bezpośrednio stanowisk, tylko role. I to powoduje, że po pierwsze te role są przechodnie, czyli czasami jest to tak, że ja mogę być z jednej strony tym liderem, jeżeli to, że tak się wyrażę, mi się znudzi. Nie oszukujmy się, dla każdego z nas praca w pewien sposób powtarzalna cały czas powoduje, że brak jest jakichś nowych wyzwań, dlatego my też pozwalamy na taką zmianę wewnętrznie profilów, które są w organizacji. To też te role po prostu są zdefiniowane tak, że ktoś ma na przykład rolę, ktoś musi pełnić rolę na przykład office, żeby zarządzać biurem, zarządzać jego płatnościami i tak dalej. Ktoś musi pełnić rolę law, która no, nie jest nikt z nas prawnikiem, ale musimy jednak mieć szablony dokumentów, komunikować się z prawnikami i też ktoś musi tym tak naprawdę zarządzać. Okej, słuchajcie, trochę przeciągam ten slajd, muszę przyznać, więc postaram się szybko skrócić, bo one potem dalej są rozwinięte. Równość zasad. To jest coś, co absolutnie wierzę, nikt gorszy, nikt lepszy. Zasady są raz spisane. I one tak na dobrą sprawę obowiązują wszystkich, od radka, który jest założycielem, do stażysty, który na przykład dopiero co dołączył. Jest pytanie od Rafała. Okej. Czy możesz powiedzieć, jak mikropodział zrobiliście w praktyce? Chodzi o to, jak zachęciliście, żeby ktoś był szefem?
Dobra. Czy szef to ekspercość, czy też prowadzenie zespołu? Dobra, słuchajcie, to pozwólcie, że ja przeskoczę kilka slajdów i może dojdę do takiego, który jest może bardziej opowiedzieć o tym, a jednocześnie odpowiem wam na to pytanie. To, że tak powiem, modelowo, patrząc na to, jak to wygląda, że ktoś jest w danym momencie szefem w danym na przykład projekcie, to wygląda tak, że z jednej strony na przykład mamy tutaj takiego przysłowiowego Tomka, który jest specjalistą, no Google Ads, wybaczcie tutaj, wyciągnąłem, przyznam, wyciągnąłem stary slajd, już tu nie jest Google AdWords, tylko Google Ads powinno być. I z jednej strony Jakbyś on... nie powiedział, to byśmy nie wiedzieli. Uff, ale no transparentność, Łukaszu, przyznaję się. Dobra, słuchajcie, on z jednej strony może być specjalistą w jednym projekcie, tak, czyli na przykład ten specjalista w PPC dla Domena 2, robić szkolenia dla innego klienta, a być PM-em w na przykład innym projekcie, a z kolei też na przykład pełnić właśnie role różne zewnętrzne, wewnętrzne, przepraszam, czyli być team leaderem, robić HR, sprzedaż i tak dalej. Zawsze powtarzam, że najlepszy mindset. I to troszkę odpowiada, jeżeli chodzi o mikropodział i w praktyce, jak to funkcjonuje, Rafał. Zawsze powtarzam, bo również uczestniczę w procesie rekrutacji, że najlepszy mindset, jaki można mieć, żeby pracować z nami, współpracować z nami, to jest: jestem przedsiębiorcą, który pracuje na swój własny rachunek, ale w teamie innych osób, które sobie pomagają. I myślę, że całość tego, jak zachęciliście do kogoś, żeby był szefem, zaczyna się od tak naprawdę rekrutacji. Bardzo zwracamy uwagę na to, czy na przykład ktoś już ma jakieś doświadczenia z prowadzeniem działalności, co powoduje w pewien sposób z automatu, że musi mieć chociażby podstawową świadomość na temat tego, jak działają przychody, jak działają koszty, jak działa w ogóle, funkcjonuje. Nawet mikroprzedsiębiorczość, i to powoduje, że jeżeli staramy się wyłapać te osoby, to też nie ma takiego problemu, że kogoś musimy wypychać, żeby był tym szefem. Idąc dalej, jak zachęcamy kogoś, żeby. Pozwólcie tutaj, o. Jak zachęcamy kogoś, żeby został szefem? Na dobrą sprawę, wychodzimy z założenia, że. Nie możemy kogoś na pewno wpychać na siłę. Wszystkie teamy, które mamy, a w tej chwili mamy ich sześć, są zbudowane oddolnie. Wychodzimy z założenia, że wpychanie kogoś w jakieś ramy, na zasadzie, że ty jesteś od tego i ty masz robić to i ty po to tu jesteś, powoduje, że on po pewnym czasie straci zapał, straci chęć i my tak na dobrą sprawę stracimy człowieka, który zna już naszą organizację. No i do niej na dobrą sprawę pasuje, no bo z jakiegoś powodu go też poprosiliśmy, żeby do nas dołączył. Więc wszystkie teamy są tworzone oddolnie, bo jeżeli ktoś chce zostać tym liderem, coś budować nowy team, to on powinien też mieć zapał, żeby no, móc ten team rzeczywiście zbudować, a nie na podstawie takiej woli, powiedzmy, góry. To tak do zachęcenia, jeżeli chodzi o zachęcanie do budowania zespołów. Zachęcanie, jeżeli chodzi o kwestię bycia szefem. Wiesz co? Ciężko mi na to odpowiedzieć, przyznam szczerze. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A jak to wyglądało w twoim wypadku? Dobra, okej. Może to jest ciekawy przykład właśnie. Wiesz co, zawsze... Ja powiem tobie tak, ja zaczynałem również jako specjalista z tej jednej dziedziny, Facebook Ads, to był mój konik, ale w pewnym, ja bardzo również chcę dbać o, bardzo lubię dbać o relacje z jednej strony, a z drugiej strony też bardzo lubię, jak moja praca rzeczywiście widzę, że przynosi efekty i lubię to też drążyć. I to tak spowodowało, że ja zacząłem, wiesz, najpierw być project managerem również niektórych zespołów, niektórych, przepraszam, projektów, bo przejmowałem naturalnie odpowiedzialność za kontakt z klientem, rozwijałem ten kontakt, rozwijałem również samego klienta, starając się dla niego dostarczyć jak najlepsze rozwiązania. A potem z czasem zacząłem również
dzielić się na dobrą sprawę wiedzą z innymi członkami, czyli pokazywać na przykład, że słuchajcie, w moim przypadku sprawdziło się i w tym projekcie, sprawdziło się to i to, widzę, że wy macie podobny projekt, może fajnie byłoby wytestować to. I tak naprawdę w sposób trochę naturalny zostałem team liderem zespołu MTA. Nie wydaje mi się, wracając do tego pytania, że musimy kogoś zmuszać do bycia szefem. O, może to też jest dobra kwestia właśnie, że nie ma jednoznacznych jakichś zachęt w stylu, że dostaniesz wtedy to i to na dobrą sprawę, jeżeli będziesz szefował w tym obszarze. Ale staramy się bardzo stawiać na taką wymianę wiedzy i myślę, że taka zachęta jest przede wszystkim bardzo miękki sposób, czyli doceniać to, że ktoś nam pomógł, doceniać to, że ktoś ma lepszą wiedzę. Na przykład co tydzień mamy w piątki warsztaty. I słuchajcie, tak kontrując to, gdzie na przykład w procesie rekrutacji pytamy się osób, które przychodzą z innych agencji, na przykład co wam, czy jest jakieś coś, co ci przeszkadza na przykład w obecnym systemie, jakim pracujesz i tak dalej, żeby bardziej poznać tą osobę. Czasami zdarzało się, że taka osoba, tutaj polecam, pozdrawiam mojego kolegę Macieja, że taka osoba nam mówi, że na przykład bardzo ją blokowało to, że on jako specjalista od SEO nie mógł uczestniczyć w innych szkoleniach oprócz tych dedykowanych dla SEO. I on bardzo by chciał na przykład dowiedzieć się więcej, ale nie może. My mamy takie szkolenia wewnętrzne bardzo otwarte. W zasadzie każdy może dołączyć w organizacji i też tematyka jest różna. To z Łukaszem właśnie też rozmawiałem tuż przed spotkaniem, że 2 tygodnie temu to było przypomnienie zasad organizacji, a 2 tygodnie temu to było dzielenie się wiedzą na temat diety ketogenicznej, o ile dobrze pamiętam nazwę, kolega Wiktor się tym dzielił. I to myślę, że staramy bardzo się właśnie budować tą relację wewnętrzną i być po prostu dla siebie fajnymi ludzkimi, fajne ludzkie kontakty mieć ze sobą wewnętrznie, też powoduje, że nie ma takiego problemu, że my musimy kogoś zachęcać czy zmuszać do bycia szefem. Relacje wewnętrzne, czyli taką kulturę organizacyjną po prostu. Tak? Tak, tak, tak. Słuchaj, wiesz, ja myślę, że tak jak tobie mówiłem, wam mówiłem, w pewnym momencie uważam, że całość pracy zaczyna się na poziomie HR-u, czyli też cel, jaki my mamy w momencie, kiedy wystawiamy ogłoszenie, to nie jest zapchanie wakatu, tak bym to określił. Czyli to nie jest tak, że mamy jedno stanowisko, na przykład Google Ads Specialist wolne i szukamy osoby, która ten wakat wypełni. To jest tak, że mamy zapotrzebowanie na specjalistę Google Ads i szukamy osoby, która pasuje do nas pod względem mindsetu, który reprezentuje. I patrząc na takie wprowadzenie nowej osoby od strony zespołu, chcemy, żeby z tą nową osobą reszta ludzi chciała pracować. Że to nie jest tak, że okej, no dobra, ten powiedzmy, nie wiem, nazwijmy go Tomek, bo tutaj Tomek już był na przykładzie jakimś. Tomek jest strasznie niekomunikatywnym i niemiłym nowym kolegą, ale no dobra, ale ma wiedzę, więc no słuchajcie, no przełknijcie tą gorycz i po prostu współpracujcie z nim. No słuchajcie, to tak nie uważam, żeby w ten sposób budowanie zespołu było długofalowo dobre po prostu. Chcę rzeczywiście, żeby maksymalnie jak największa liczba osób w naszej organizacji wstawała rano i mówiła, dobra, fajnie, będę znowu, mam kolejny dzień, żeby zrobić coś fajnego z tymi ludźmi, których lubię. Tak bym to określił. Dobra, czy szef to ekspertkość, czy też prowadzenie zespołu? Szef to ekspertkość, tak bym to określił, jeżeli dobrze rozumiem twoje pytanie, Paulino. Prowadzenie zespołu to jest tak naprawdę rodzaj, powiedzmy, jedna z ról. Jeżeli tak jak mówię, ja się wywodzę specjalistycznie z Facebook Ads, jeżeli mój kolega, który ma zdecydowanie większą wiedzę na temat Google Ads, mi powie, że powinniśmy to zrobić tak i tak, to on ma tutaj zdecydowanie wyższe kompetencje, żeby o tym sądzić, o tym, żeby to tak definiować, a mimo tego, że ja jestem oficjalnie tym liderem, prowadzę zespół, to ja tak naprawdę jego powinienem tutaj posłuchać, a nie tupać nogą i mówić nie, bo ja tak chcę. Nie? Na tym się uważam, że nie może to opierać.
Okej. To może Wybaczcie, wróćmy do tej błędy. struktury jeszcze, co? Tego slajdu ze strukturą wypowiedzi. Bardzo fajnie. Ze strukturą. Tak, na początku. Bo przeszliśmy szybko do przywództwa, ale myślę, że jeszcze kilka aspektów minęliśmy. Tak, rzeczywiście. Okej, A słuchajcie. bardzo ważne tutaj jest, to co bym proponował, to żebyśmy dzisiaj poruszyli kwestię finansów i podziału i kontroli jakości, bo to są rzeczy, które tak unikalnie wypracowaliście. To jest twarde, mierzalne i to działa w waszym wypadku bardzo dobrze. Dobra. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak wygląda struktura, myślę, że też mogę się z wami podzielić linkiem potem na temat holakracji bardzo skróconym, bo u nas to jest taki właśnie model łączony, hybrydowy. O, myślę, że to jest najlepsze określenie co do struktury, ale ja często lubię porównywać to do państwa. Czyli mamy sektor prywatny, jestem po ekonomii, więc to może moje pewne zboczenie. Mamy sektor prywatny, który na dobrą sprawę generuje większość dochodów, przychodów. No i mamy sektor publiczny, który niezależnie od moim zdaniem pewnych opinii, w którą stronę powinien iść, uważam, że jest niezbędny jako rola budowania pewnej infrastruktury, która pozwala na działanie sektora prywatnego. Czyli role, które są u nas wewnętrznie, czyli właśnie na przykład law office i HR weźmy, bo to są trzy najprostsze do na przykład zdefiniowania. Mają za zadanie budować tak naprawdę system, który ma sprzyjać generowaniu tego przychodu w sektorze prywatnym, czyli właśnie w funkcjonowaniu projektów. Gdyby nie rola office, to nie mielibyśmy, no teraz to już ma mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o biuro, ja jestem na home office, więc można też tak pracować zdalnie, ale gdyby nie rola office na przykład, która polega na tym, żebyśmy właśnie mieli biuro, opłacili wszystkie rachunki, zadbali, żeby to było wszystko tak naprawdę załatwione, to tak naprawdę nie zaczęlibyśmy się gdzieś tam od tego spotykać w jednym miejscu, mieć po prostu jakieś biuro, w którym nam się fajnie pracuje. Gdyby nie rola HR, nie byłoby dopływu świeżej krwi. Gdyby nie rola LO, nie byłoby tak naprawdę stworzonych systemów, na przykład generowania dokumentów, w ogóle szablonów dokumentów i tak dalej. To wszystko sprawia, że budujemy tą właśnie infrastrukturę dla tego sektora prywatnego, bo kiedyś mogę to wam pokazać, też podać na przykładzie, kiedyś standardowo podpisywaliśmy umowy, to znaczy druk, podpis z jednej strony, z naszej strony skan, wysłanie do klienta, wysłanie również dwóch egzemplarzy pocztą, prośba o odesłanie podpisanego egzemplarza, odesłany podpisany egzemplarz wracał do nas, my go skanowaliśmy i go archiwizowaliśmy online. No i okazało się, że to strasznie dużo czasu zajmuje, więc zautomatyzowaliśmy ten proces, podpisujemy teraz umowy przez DocuSign, to jest narzędzie, które uważam, że jest genialne, bo pozwala na automatyczne podpisywanie po prostu, przepraszam, na podpisywanie online po prostu, cały proces wysyłania dokumentów nie występuje i na dobrą sprawę każda umowa wcześniej nam zajmowała, jak wyliczaliśmy, około 2,5 godziny, to jest 2,5 godziny, bo trzeba było iść na pocztę, podpisać, skanować dwa razy i tak dalej. Teraz umowa, podpisanie umowy zajmuje nam sumarycznie 15 minut. I to powoduje, że właśnie budowanie takich procesów zwalnia nam też czas, który możemy poświęcić na projekty, więc myślę, że to też jest ta efektywność tutaj bardzo ważna. Realnie, co do struktury jeszcze, jak to wygląda, są role krytyczne, tak to określamy, które muszą być wykonywane właśnie jako HR, law, office, law, a są role ważne, ale nie krytyczne, na przykład rola na przykład workshops, czyli te szkolenia, które robimy w piątek. Jeżeli by na przykład, jeżeli byśmy nie mieli mocy na tworzenie tego, na organizowanie tych spotkań wewnętrznych, no to po prostu byśmy odpuścili, bez tego jesteśmy w stanie przeżyć, nie? I jak tak naprawdę to jest, jak to się dzieje, że dane osoby są szefami danych ról, to jest w bardzo sposób naturalny, muszę przyznać. Zdecydowanie bardzo naturalny. Już wam tłumaczę, wybaczcie, się zamyśliłem. To jest też przykład właśnie roli takiej workshops. Mamy tą rolę od 3 lat zdefiniowaną i tak na dobrą sprawę, i tutaj pozdrawiam kolegę Patryka,
Dopiero jak Patryk przejął tą rolę, to on naprawdę się poczuł odpowiedzialny za nią i on regularnie całemu zespołowi udostępnia co tydzień nowe szkolenia. Szuka, pyta po prostu wśród członków zespołu, czy nie chciałaby dana osoba opowiedzieć o X. I tak jak mówię, tematy to są różne. Mieliśmy o krypto, mieliśmy o dietach, oczywiście i tak najwięcej jest technicznych, o marketingu, żeby się dzielić wiedzą, ale tematy są różne. Mieliśmy o interpunkcji, na przykład o copywritingu, więc tematy są dowolne. Ważne jest, myślę, też jeszcze zaznaczyć to, że nikogo nie zmuszamy do uczestniczenia w pewnych rolach. Są osoby, które świetnie się sprawdzają jako specjaliści, jako PM-owie danych projektów, ale nie do końca, myślę, że mogę to tak określić, radzą sobie z rolami. I nie ma w tym nic złego, bo oni nadal są wartościowymi członkami organizacji, kolegami, z którymi po prostu chcemy pracować, tylko wiemy, że oni nie mają takich może umiejętności albo zapału, żeby robić właśnie daną rolę, wykonywać, nie? Myślę, że to tak, jeżeli chodzi o taką strukturę. Jeżeli chodzi o strukturę finansów, to mamy taką, mówiłem wam o tym mindsetie, który uważamy, że jest najlepszy, czyli przedsiębiorca pracujący na własny rachunek, który współpracuje razem z innymi. Jeżeli chodzi stricte o to, jak to wygląda z punktu widzenia finansowego, model, w którym funkcjonujemy, polega na tym, że mamy tak naprawdę dwie płaszczyzny, czyli mamy jedną właśnie takie minimum, który może być pewnym określeniem, powiedzmy, takiej właśnie stałego wynagrodzenia na etacie, ale jeżeli w tym toku pracy miesięcznej na dobrą sprawę wypracujemy większy zysk, to wtedy skakujemy w taką część, którą my określamy jako performance, czyli część zarobków właśnie z danej faktury, z danego projektu trafia z powrotem właśnie do osoby, która jest to zaangażowana. Realnie to wygląda w taki sposób, że jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, załóżmy, że ja z Łukaszem prowadzimy jeden projekt. Ja z Łukaszem na przykład ten projekt prowadzimy już od gdzieś tam kilku miesięcy i okej, i trzeba rozliczyć fakturę. Załóżmy, że jest to faktura na 10 tysięcy złotych. To z tych 10 tysięcy złotych zawsze 20% odejmujemy na tak zwany rozwój i zabezpieczenie. To jest fundusz, który mamy na inwestycje w nowe projekty, w nowych ludzi, w nowe jakieś rozwiązania technologiczne i fundusz zabezpieczenia, który jest funduszem na niespłacone faktury, na pewne fuck-upy, na sytuacje nieprzewidziane w stylu COVID, gdzie też mamy po prostu pewną poduszkę finansową odłożoną i jesteśmy w stanie spokojnie ileś czasu przeżyć, zanim będziemy musieli jakieś radykalne kroki podejmować. W każdym razie, z tych 10 tysięcy zostaje nam 8 do podziału między mną a Łukaszem. I teraz tak, załóżmy, że ja jestem project managerem tego projektu, Łukasz jest specjalistą w tym przypadku. I to od nas zależy, jak się dogadamy, jak te 8 tysięcy podzielić. Czyli mówimy, dobra Łukasz, wiesz co, ty w tym momencie, na przykład w zeszłym miesiącu, wykonałeś jakościowo zdecydowanie lepszą robotę. Ja co prawda spędziłem, załóżmy, nie wiem, 30 godzin na projekcie, ty co prawda 10, bo wszystko mierzymy, wszystki cały czas, w którym pracujemy, ale ty na dobrą sprawę pojechałeś do klienta, gdzie mi się nie chciało, pojechałeś do klienta, wypiłeś z nim kawę, pogadałeś i tak na dobrą sprawę zbudowałeś relację, która będzie owocować tym, że na przykład będziemy jeszcze pracować przez kolejny rok. To załóżmy, że Łukasz ma, do Łukasza dopisujemy 5 tysięcy, do mnie 3 tysiące w tym projekcie. I potem podsumowujemy sobie tak jakby całą tą pulę tych właśnie takich projektów i tych podziałów, w których uczestniczyliśmy i od tego odejmujemy koszty całej organizacji. Załóżmy, że tutaj dla uproszczenia będzie to 800 zł, czyli mamy jakieś rachunki, opłaty i tak dalej, 800 zł. To dzielimy się proporcjonalnie, czyli Łukasz z racji tego, że miał przypisane 5 tysięcy, ja 3 tysiące, Łukasz tutaj będzie miał odjęte jakby kosztów całościowych 500 zł, ja 300 zł. I to jest dopiero kwota, którą możemy potem na przykład, nie wiem, Łukasz może wystawić fakturę, jeżeli jest na B2B na przykład, albo potem ją, że tak powiem, już rzeczywiście otrzymuje w zależności od umowy, jaką ma.
Tak to To mieliśmy. wiesz, ja mam tutaj pytanie od razu, bo na pierwszym śniadaniu w Poznaniu Radek, założyciel MTA, trochę poszerzył pewne rzeczy i chciałbym tutaj dopytać o ćwiczenia, jakie macie takie wewnątrz zespołu, bo słyszałem na przykład o takim ćwiczeniu, to znaczy ja to tak nazywam, ćwiczenie na badanie zaufania. I wiem, że jest coś takiego, przynajmniej wtedy tak Radek powiedział o takim pytaniu, że komu byś w tym tygodniu powierzył na przykład 10 tysięcy z zespołu, nie? Czy... Tak, tak. Są takie rzeczy. Ja w ogóle bardzo się czasami śmieję, powiedzmy, że niektóre nasze modele można, znaczy uważam, że dużo, dużo rzeczy może być bronią obusieczną, tak to nazwę. I wybacz, zrobię jeszcze dygresję malutką. Tak jak wszystko dosłownie trakujemy przez program Clockify. Jeżeli ktoś korzysta z Togla, to absolutnie polecam przejść na Clockify, bo jest 10 razy tańsze, a jest kopią. To taka mała reklama, z reflinka wyślę później. Ale słuchajcie, i często na przykład przy rekrutacji spotykam się, wiesz, z takim podejściem, że na zasadzie obawą, że to będzie na takiej zasadzie, że ktoś mi będzie mówił, że ja na przykład za długo robię raport, albo że ja za krótko pracuję nad tym i tak dalej. Absolutnie nie używamy tego narzędzia do tego, bo to narzędzie służy nam do potem zestawienia naszych przychodów z projektami i wyliczenia opłacalności projektu. Dzięki temu my kolektywnie mamy większą świadomość, nad jakimi projektami my chcemy pracować. Super. Nigdy nie było tak, że powiedzieliśmy komuś, ty robisz coś za długo, na dobrą sprawę. I to super. Nie może być tak wykorzystywane. I teraz, idąc do twojego pytania. Rzeczywiście mamy coś takiego jak anonimowe ankiety raz na jakiś czas. Powiem tobie tak, przy 36 osobach ciężko jest wyłapać czasami nastroje w czas. Więc dlatego też staramy się, wychodząc od tego założenia, że chcemy, żeby do nas dołączali ludzie, z którymi reszta chce pracować, żeby ta organizacja była budowana właśnie dla tych ludzi, którzy już w niej są, to też po prostu właśnie zadajemy takie pytania w anonimowej ankiecie. Na przykład masz 20 tysięcy swoich prywatnych pieniędzy i stwierdziłeś, że będziesz rozwijać na przykład jakiś e-commerce, jakiś sklep online. I napisz, czy zaznacz, czy w danej dziedzinie, w której ta osoba się specjalizuje, czyli na przykład jak ja mam dziedzinę Facebook Ads, to Łukasz by oceniał, czy ja jako specjalista Facebook Ads, czy by mi powierzył te swoje 20 tysięcy złotych. I to są trzy odpowiedzi na tę sprawę. Tak, nie wiem i miejsce na komentarz. I teraz, nie służy to do tego, żeby zero-jedynkowo mówić, słabe oceny dostałeś, powiedzmy takie, jak są często oceny pracownika robione, słabe oceny dostałeś, słuchaj, w tym miesiącu premii nie będzie na przykład, albo ten model performance, no sorry, musimy ci uciąć, bo ludzie ci nie ufają, albo no musimy cię zwolnić, tylko to musi być, to jest sygnałem w pewien sposób, że może u tej osoby coś źle się dzieje, może jeżeli nie ufają w pewien sposób reszta członków tej osobie, to może na przykład nie ma ona dostatecznej wiedzy, to wtedy warto z nią porozmawiać, dowiedzieć się po prostu, czy właśnie na przykład już specjalizacja dana jej nie pasuje i chciałaby się zmienić, bo też zawsze uważam, że organizacja powinna dawać możliwość rozwoju. To, że ja w tej chwili robię Facebook Ads na przykład, to nie oznacza, że ja za rok nie mogę programować w Pythonie. Jeżeli moje umiejętności nadal będą dla organizacji korzystne, przydatne, to organizacja powinna starać się boostować tego członka organizacji, który chce rzeczywiście iść w innym kierunku. I po to są takie ankiety, żeby wyłapywać jakieś sygnały i po prostu rozmawiać z takimi osobami, czy wszystko jest ok. Nie? Ja też wiem, że to może brzmieć tak na zasadzie, że tak, tak, a pewnie kontrolują, sprawdzają, a potem żegnają się z tymi osobami, które nie mają jakiegoś osiągniętego wyniku. No, tu musicie mi zaufać, po prostu uwierzyć, że tak nie jest, że to jest po prostu dla nas pewien sygnał, którym staramy się wyłapywać, bo nie zawsze da się po prostu wszystko na czas wyłapać, na przykład, że ktoś ma jakiś problem gdzieś tam, jakiś albo coś ukrywa, no może ukrywa, to teraz źle zabrzmiało, ale słuchajcie, nie wszyscy z doświadczenia, wiem też, bo takich rozmów prowadzę dużo, że nie wszyscy dzielą się rzeczywiście z tymi swoimi problemami. Dla jednego na przykład problem w życiu prywatnym nie rzutuje zupełnie na pracy
Były takie przypadki, gdzie miałem dokładnie tą samą sytuację. Praktycznie w tym samym momencie dwie osoby miały chorą osobę, poważnie chorą osobę w rodzinie. Po jednej w ogóle nie zobaczyłem żadnego wpływu na to, jak funkcjonuje, jak pracuje, ba, dopiero po całej sytuacji się dowiedziałem, że coś takiego miało miejsce. Z drugiej osoby z kolei rzeczywiście to zaufanie do niej zaczęło spadać u członków organizacji, zaczęło też spadać jej efektywność pracy. I wtedy dopiero się dowiedzieliśmy, że taka sytuacja ma miejsce i staraliśmy się rzeczywiście pomóc, jak możemy. Pojawiły się w międzyczasie dwa pytania na czacie. Okej, Rafał. W jaki sposób dogadujecie się odnośnie podziału zysków z projektu? Słownie, czy macie jakiś szablonik, Excel, etc. i jak strony na to reagują? To też jest część, którą w sumie bardzo często pada pytanie. Wracam do mojego przykładu, gdzie ja z Łukaszem prowadzimy projekt. Mamy też zasadę. Swoją drogą ja sobie poskaczę może szybciutko po tych. Mamy też zasadę, że właśnie minimum są dwie osoby w projekcie, więc załóżmy tutaj jest taki projekt minimalny, gdzie ja i Łukasz tylko pracujemy nad nim. I mamy te nasze 8 tysięcy do podziału. I teraz tak, ja tutaj powiedziałem wam, że Łukasz, dobra, przypiszemy tobie 5 tysięcy do twojego rozliczenia, mimo że ty wykonałeś powiedzmy 10 godzin, a ja 30 godzin, czyli teoretycznie mniej, ale uznaliśmy, że ty wykonałeś lepszą jakościowo pracę. I teraz tak. Jest tutaj pewna hierarchizacja, powiedzmy, jeżeli chodzi o decyzję tego, jak ten podział wygląda. W sensie takim, pierwsze, to project manager jest odpowiedzialny za podział tego projektu, ale on nie może tego robić w sposób autorytatywny. Czyli jeżeli Łukasz mi na przykład, jeżeli teraz odwróćmy sytuację, powiedzmy tak, Łukaszowi przypiszemy 3000, a mi przypiszemy 5 z tego przykładu. I Łukasz powie, no hola, hola, no ale wiesz co, ja pogadałem z klientem, ja zbudowałem tę relację, ja w sumie też więcej pracowałem nad tym projektem, więc no to trochę takie niefajne. Jeżeli ja, jako będąc tutaj stroną konfliktu z Łukaszem, nie zgadzam się z tym absolutnie, nie możemy dojść do porozumienia w dwójkę, to wtedy rolę, że tak powiem, wyższy w hierarchii jest team leader, który ma za zadanie oczywiście dowiedzieć się, jak to z jednej i drugiej strony wyglądało. I tak naprawdę ten konflikt załagodzić, jego zniwelować. Jeżeli chodzi o kwestię szabloników Excelów, tak, wiesz co, Excel swoją drogą to jest ostatnie słowo, jak płachta na byka na mnie działa. Uwielbiam Google Spreadsheety, działamy na Google Spreadsheetach, praktycznie całą organizację i wewnętrzne struktury opieramy na Google Spreadsheetach, ale jak się okazało, Microsoft Excel nie jest tak fajny, jakoś brakuje mu kilku funkcji, które ja uwielbiam. No więc działamy na Google Spreadsheetach i robimy pewne szablony rozliczeń, które z automatu nam na przykład docelowo zaciągają czas, czyli czas Łukasza, czas mój i na tej podstawie dzielą proporcjonalnie tą fakturę, te tutaj 8000 zł przykładowe, ale to nasza potem jest broszka, żebyśmy z Łukaszem się dogadali, czy taki podział procentowy nam odpowiada. Jeżeli odpowiada, to w ogóle się tym nie przejmujemy, automat robi za nas robotę. Jeżeli jednak stwierdzamy, że Łukasza warto by zboostować, bo jednak zrobił jakościowo zdecydowanie fajniejszą pracę, to jesteśmy w stanie to zmienić ręcznie. Jak strony na to reagują? Jeszcze właśnie, Rafale, kończąc odpowiedź na twoje pytanie. Przez 5 lat, jak jestem team leaderem od 3 co najmniej, zdarzało się tak, że musiałem interweniować chyba 2 albo 3 razy w kwestii tego, że project manager nie dogadał się z realizującymi. I to nie tak, że szli na noże. Po prostu mieli różnicę zdań, więc trzeba było to jakoś rozwiązać. I dosłownie to były 2 czy 3 sytuacje w ciągu tych 3 lat, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Okej, ciekawość. Jaką wartość ma anonimowość ankiet przy wartości transparentności? Ha, bardzo fajne pytanie, Paulina, ale już sobie też tłumaczę. Dzielimy się potem wynikami tych ankiet z konkretnymi osobami, oczywiście robiąc to w sposób delikatny, czyli nie piszemy, że o, patrz, tobie ludzie nie ufają na przykład i w ogóle jest słabo, weź się popraw, tylko przekazujemy te informacje, które zostały wypełnione tak jakby przez innych członków organizacji, najczęściej robiąc po prostu screena, pokazując wyniki,
Ale to też powoduje, że ta anonimowość powoduje, że nie ma potem czegoś takiego, że mówię, Łukasz mi wystawił mi złą ocenę. Kurde, dlaczego on mi wystawił złą ocenę? I wiesz, ja się biję z myślami 2 czy 3 miesiące, dlaczego Łukasz mnie na przykład nie lubi, a może się okazać, że na przykład Łukasz uważa, że do tego projektu na przykład nie mam wystarczającej wiedzy. Rzecz, którą my na przykład sobie też, która myślę, że częściowo odpowiada na to pytanie, kiedyś określiliśmy, że trzymanie w sobie jakiejś opinii, którą mamy, powoduje, że na dobrą sprawę my dopowiadamy sobie bardzo dużo rzeczy. Myślę, że tak działamy po prostu psychologicznie jako ludzie, czyli w pewien sposób potrafimy często łatwo iść w stronę właśnie takiego stwierdzenia, że ktoś chce nas na przykład działać jako na naszą niekorzyść. Czyli na przykład ja zamiast spytać Łukasza, jeżeli Łukasz na przykład powiedział mi, o, przepraszam, zamotałem się, słuchajcie, zamotałem się, przyznaję, zamotałem się teraz w odpowiedzi. W każdym razie dopowiadanie sobie pewnych aspektów samemu i trzymanie w sobie właśnie jakiejś takiej frustracji, złości czy czegoś, czy właśnie niepodzielenie się z informacją z daną osobą powoduje, że tak naprawdę sobie budujemy jakiś własny obraz, własną odpowiedź w tym. I tu mają na celu te ankiety, ale z drugiej strony, tak jak opowiadałem o tym, że moim zdaniem dużo rzeczy może być bronią obusieczną, jeżeli ktoś będzie miał naprawdę jakieś wyniki pokazujące, że część zespołu nie ufa danej osobie, to taka ankieta może ją dobić. I tego też oczywiście nie chcemy. Żeby była jasność, my też nie mamy pojęcia, kto jak odpowiedział na tej ankiecie. W sensie takim tu zasady są równe. My jako tworzący te ankiety, jak ja na przykład jako team leader tworzący taką ankietę, nie będę wiedział, kto jak odpowiedział, tylko też mam po prostu zbiór pewnego ogółu. Jest to też swoją drogą a propos samej tej ankiety, pewne ustalenie z zespołem, gdzie też padło pytanie swojego czasu, czy chcecie, żeby te ankiety były anonimowe, czy też nie. I jednak większość była za ich anonimowością. Mam nadzieję, że to częściowo chociażby odpowiada na to pytanie. Ja bardzo chętnie, Paulina, tobie pokażę też, jak to wygląda w rzeczywistości, jeżeli byś chciała. Bo nie ma problemu, żeby się z tym dzielić po mojej stronie. Okej. Okay. Czy jest bieżący peer-to-peer feedback? Czyli rozumiem, że tutaj nadal, jeżeli mówimy o ankiecie. Czy odpowiedziałeś na to pytanie? No, częściowo myślę, że odpowiedziałem. Paulina, daj znać, czy to już jest, czy to cię satysfakcjonuje. Ciężko muszę przyznać wam też mówić to na takich ogólnych przykładach, bo to zawsze się oczywiście lepiej interpretuje dokładny jakiś szczególny case. Ja myślę, że bardzo ważne jest w ogóle w takim w tych chociażby właśnie ankietach takie podejście w pewien sposób, nie wiem, nie ekstremalne, zdrowe, czyli z jednej strony nie możemy, no myślę, że zrozumiałe jest to, że ktoś może czuć się urażony w pewien sposób tymi ankietami i to nie chodzi, żeby go dobijać tutaj, ale z drugiej strony też nie chodzi o to, żebyśmy, nie wiem, no że tak powiem, ktoś z kimś się przestało w ogóle dobrze pracować, a my to nadal tolerujemy, bo mówimy, no okej, nie czepiajmy się, nie? Więc ciężko mi to też tak, wiesz, umiejscowić realnie w taki sposób, po prostu bez konkretnego przykładu. Wiesz co, mam jeszcze pytanie do poprzednich tematów, to znaczy do finansów. Tak. Powiedziałeś, że część zysków przechodzi tam bodajże 20% na taki fundusz dla nowych ludzi na przykład, których chcecie później zaangażować nowych ludzi do zespołu. No i teraz pytanie, na jakiej zasadzie to wygląda? Czy to jest taki budżet, który sobie rośnie cały czas i w którymś momencie podejmujecie decyzję, że będzie nowa osoba w zespole, czy jest jakiś inny warunek? Jak w ogóle jest podejmowana decyzja, że to jest to miejsce w czasie i przestrzeni, że będzie nowa osoba w zespole? Wiesz co, to wynika, to na dobrą sprawę mogę ci, wyjdę od tego, jak wygląda proces dołączania nowej osoby. To
Team leader, słuchając członków zespołu, powinien dowiedzieć się, czy oni czują po pierwsze potrzebę nowego, na przykład specjalisty w danym zakresie, właśnie załóżmy Google Ads, powiedzmy. Następnie team leader ma za zadanie tak naprawdę przejrzenia finansów, przejrzenia również projektów i zobaczenia, czy rzeczywiście jest w tej chwili tak, że na dobrą sprawę mamy więcej projektów niż mocy przerobowych, co powoduje, że no powinniśmy, że się tak wyrażę, powinniśmy kogoś zatrudnić i czy ta potrzeba zespołu ma pokrycie również w cyfrach. Wtedy team leader zgłasza się do osoby pełniącej rolę HR, że jest takie zapotrzebowanie, no i dalej już jest wypuszczane ogłoszenie, po prostu są rozmowy prowadzone, jeżeli ktoś nam przypasuje, że się tak wyrażę, a my jemu, bo ja zawsze też twierdzę, że to jest obustronna relacja, to musi być troszkę jak randka, czyli ja muszę stwierdzić, że mi ta osoba pasuje i myślę, że będzie całej organizacji pasować, a ta osoba też musi chcieć z nami współpracować, a nie tak, że my ją będziemy w pewien sposób wmuszać na siłę i mówić, nie, no chodź, będzie fajnie. Tylko właśnie przedstawić jak najbardziej szczerze organizację, tyle ile się da w około 1,5 godziny, bo tyle działa, tyle trwają nasze rozmowy. I na tej podstawie wspólnie podjąć decyzję, czy chcemy ze sobą działać. Jak to wygląda od strony finansów? To się rzeczywiście kumuluje z miesiąca na miesiąc. Mamy po prostu, każdy team leader też ma dostęp do, w sumie każdy ma dostęp na pewną sprawę, plików nigdzie nie chowamy, ale dla team leaderów głównie są takie analizy stworzone, żeby wiedzieć, jakie mamy środki właśnie w ramach funduszu zabezpieczenia i w ramach funduszu rozwój. I to team leader ma jako szef tutaj tego segmentu zarządza tymi środkami na zasadzie takiej, że na przykład może podjąć decyzję, żeby zainwestować w nowe narzędzie, wytestować je, zbustować na przykład, powiedzmy, że taka była sytuacja ostatnio. Kolega Kuba stwierdził, że chciałby rozpocząć nowy zespół, który będzie się specjalizował w układaniu procesów digitalowych dla firm związanych z e-learningiem, tak to nazwijmy, bo to jest bardziej obszerny niż tylko marketing, wizja tego zespołu. No ale oczywiście potrzebował pewnego finansowania na samym starcie, więc po prostu porozmawiał z team leaderami już istniejących zespołów, że on by chciał to tworzyć, no ale żeby to tworzyć, potrzebuje oczywiście czasu. Na ten czas mógłby poświęcić na inne projekty różne, więc prosił po prostu tak naprawdę dobustowanie tego jego projektu z funduszy środków, które już były oszczędzone. I jak najbardziej to miało miejsce, dzięki temu też, dzięki oczywiście przede wszystkim w sumie, dzięki zapałowi tutaj kolegi Kuby, taki zespół miał możliwość się rozpoczęcia rozwijania. Tak bym no to jest bardzo dobry przykład, który podajesz i to chciałbym w takim razie pogłębić. Czy ta osoba, o której mowa, czy on kiedyś był liderem zespołu, czy on po prostu był takim zapalonym człowiekiem do tego konkretnego tematu i wyszedł do wniosku, że teraz nie będzie członkiem zespołu, tylko stworzy swój zespół? Jedna rzecz, którą tutaj pragnę sprostować, też u nas nie jest takie zero-jedynkowo, że należysz w tym do tego zespołu i tyle, i koniec, kropka. To się bardzo mocno przenika i część swojej roli możesz, część swojego, przepraszam, czasu pracy możesz poświęcać na zespół MTA, a część na zespół na przykład Metrics Agency, czyli zespół dedykowany analityce. MTA to jest zespół dedykowany marketingowi internetowemu. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Tutaj rzeczywiście tak jak w tym przykładzie, jeżeli będziemy, że tak powiem, ten przykład dalej rozwijać, to absolutnie kolega Kuba nie miał żadnego doświadczenia w byciu team liderem, a miał przede wszystkim zapał do tego, żeby ten zespół stworzyć. I ja uważam, że to jest nawet ważniejsze. Zapał jest ważniejszy niż doświadczenie stricte techniczne czy organizacyjne w robieniu czegoś, bo śmiem twierdzić, że w współczesnym świecie, kiedy mamy ogrom dostępu do wiedzy, mamy YouTube'a, mamy Udemy, mamy Coursera, mamy mnóstwo różnych kursów, różnych osób, które chcą się z nami podzielić wiedzą i tak dalej, nie jest problemem nauczenie się czegoś. Większy problem, może nie problem, większa wartość jest na dobrą sprawę w tym, że ktoś rzeczywiście chce do czegoś dążyć i ma zapał do tego, żeby się danej rzeczy nauczyć.
Tak samo jak tobie właśnie też, jak wam mówiłem, tak też tworzone są nasze zespoły, wszystkie oddolnie po prostu. Jest ktoś z inicjatywą, z zaparciem, żeby coś stworzyć i tak naprawdę my powinniśmy mu starać się pomóc, dofinansować go właśnie na przykład, żeby miał taką możliwość. Oczywiście, jeżeli widzimy, że to z punktu widzenia organizacji całej też ma sens, nie? Bo jeżeli ktoś na przykład stwierdzi, że chciałby, nie wiem, robić na drutach, to bardzo to szanuję, super zajęcie na pewno, ale no jest to zupełnie odklejone od aktualnych realiów organizacji i ciężko będzie to wpleść w to, co robimy, nie? Wpleść to jest nawet ładnym słowem akurat. Co do robienia na drutach. Dobrze, Rafał, widzę, piszesz o tym także, że chciałbyś dowiedzieć się więcej o ankietach. Myślę, że warto, żebyśmy sobie o tym porozmawiali na spotkaniu. Po spotkaniu. Wybacz, Łukaszu, nie pamiętam narzędzia. Ja dam linka, spokojnie. Turkusowe siadania ukośnik networking. Okej, okay, właśnie, na networkingu po prostu. No, okay. Szukam bez sensu, a tu mamy prostsze te. Okej, okay. Bardzo skaczemy, muszę przyznać. Bardzo mnie to cieszy też, że są pytania, że ty, Łukasz, też zadajesz pytania. Ale też przez to przyznam, że się pogubiłem w tym, gdzie jesteśmy w prezentacji, więc pozwólcie, że ja sobie szybko to przeklikam. Tak, tutaj. Byliśmy przy podziale zysków i przejście z poziomu minimalnego na hybrydę. To w międzyczasie jeszcze ten poziom minimalny, rozumiem, że to jest taka pensja jak na etacie, którą ktoś ma, dopóki nie przekroczy pewnego progu, który tutaj jest pokazany, no i wtedy ta nadwyżka zysków jest przekazywana bezpośrednio tej osobie, czy to w formie B2B, czyli ktoś ma firmę swoją i jest jak gdyby freelancerem, podwykonawcą, albo jest zatrudniony na etacie, tak? Tak, dokładnie. To właśnie w taki sposób funkcjonuje, czyli mamy powiedzmy taki poziom właśnie, kiedyś rzeczywiście to było takie minimum, bo jak się zaczynaliśmy rozwijać, to też było takie środki na zasadzie, patrząc na ten nasz przykład, który Łukaszu sobie braliśmy pod uwagę, załóżmy, że ten klient to był jedyny klient, na którym współpracowaliśmy i w takim razie by co? Okazało się, że nie mamy środków do życia. No trochę kiepsko, nie? Więc tu mieliśmy rzeczywiście taki, wprowadziliśmy to właśnie ten system dualny. To było rzeczywiście dosyć minimalna wtedy kwota. Teraz bym powiedział, że to jest solidna branżowo podstawa tego, co jest na etacie, a też bardzo chętnie się oczywiście dzielimy tym, co ta osoba wypracuje. Myślę, że też warto zaznaczyć, jak jest określane minimum, tak. Bo staramy się, żeby uznaniowość była jak najmniej zminimalizowana w organizacji. Może tak to ujmę. Myślę, że całkowicie nie jesteśmy w stanie tego tak wyeliminować, ale rzecz, którą widzieliśmy w klasycznych strukturach firm, to jest powiedzmy, nie dostaje najwięcej ten, kto, nie mówię, że tak jest, oczywiście wszędzie, że czasem bywa tak, że ktoś, kto najmocniej krzyczy u szefa o podwyżkę albo ma najlepsze z nim relacje, dostanie najwięcej albo najszybciej dostanie tą podwyżkę. Nie? I to jest pewien, można powiedzieć, zarzut, jaki mieliśmy do klasycznego modelu. Też nie ma co ukrywać, że dla obydwu stron takie rozmowy o podwyżkach są dosyć niekomfortowe, myślę, i mogą pewien stres powodować. Nie? A u nas tego nie ma, bo staramy się, żeby to zasady definiowały to, po pierwsze, ile mamy z tego wypracowanego zysku, a po drugie właśnie, ile jest z minimum. I realnie wygląda to tak, że mamy pewien system ocen, czyli tak, osoby, dwie, trzy osoby najmocniejsze z danego zakresu. Weźmy tutaj na warsztat Google Ads jako specjalizację stricte tą w tworzeniu, w obsłudze tego narzędzia. Mamy dwóch kolegów, Jarka i Kubę, którzy są najmocniejsi w tej chwili w naszej organizacji w tym zakresie i to oni definiują tak naprawdę taką checklistę, co się powinno umieć na dany poziom. Czyli mamy na przykład, jeżeli ja potrafię się poruszać po narzędziu, potrafię postawić najprostsze kampanie, to jest poziom pierwszy. Jeżeli potrafię postawić zaawansowane kampanie, kampanie displayowe, banerowe, to jest na przykład poziom drugi. Jeżeli wchodzę już w pisanie skryptów dedykowanych dla kampanii i tak dalej, to jest na przykład poziom trzeci.
I mamy taką czterostopniową skalę w tych najważniejszych dla nas dziedzinach digitalowych, jak i organizacyjnych. I staramy się właśnie robić takie checklisty, że każdy odhacza sobie po prostu, co umie, czego nie umie. I jeżeli tego nie umie, to obok tego pytania jest najczęściej link do wideo, w którym ktoś tłumaczy, jak to zrobić. Super. Bo ta wymiana wiedzy jest szalenie istotna. I dzięki temu zdobywamy takie punkty, tak to nazwijmy. I powiedzmy, zdobywasz, nie wiem, załóżmy, przyjmijmy tutaj 100-stopniową skalę, dostajesz, nie wiem, minimum, nie wiem, powiedzmy 30 punktów zdobywasz, to masz, załóżmy, 3000 zł jako takiego minimum. Jeżeli chcesz, żeby twoje minimum, ta baza wzrosła, to po prostu zobacz, których punktów ci brakuje, zobacz te wideo, które pozwolą ci dowiedzieć się więcej na dany temat, albo po prostu zobacz, kto inny z zespołu ma tą już umiejętność i się zgłoś do niego, żeby cię tego nauczył. I wtedy odhaczasz dalej punkty i powiedzmy wskakujesz na próg wyższy, tam powiedzmy 40 punktów, 4000 zł. Nie? I tak to funkcjonuje. Okej, a jak ktoś przejrzy to wideo i na przykład nie jest jeszcze pewien, czy umie to w dostarczającym stopniu, to czy to jest jakoś weryfikowane, czy jak to wygląda? Nie, prawda jest taka, że nie. Ufamy sobie po prostu, że ktoś wie, jak to zrobić. Nie było jeszcze takiej sytuacji, żebyśmy tutaj skontrolowali to i powiedzieli, nie, ty tego nie umiesz, to odhaczamy. Oczywiście decyzja może taka nastąpić i to wtedy pełnią rolę te osoby, które są najsilniejsze w tym danym segmencie, czyli tutaj w przykładzie Google Ads Kuba i Jarek. Jeżeli oni stwierdzą, że hej, tutaj na przykład Mateusz coś nakłamał, kurde, napisał, że potrafi pisać skrypty Google Ads, ale ja go nigdy nie widziałem, żeby on pisał te skrypty, to oni jako w sumie szefowie tego obszaru mają za zadanie powiedzieć, dobra, dostaniesz na przykład próg wyżej z tej technologicznej umiejętności, jeżeli rzeczywiście nam pokażesz, jaki skrypt napisałeś, bo sorry, ale nie widzieliśmy tego jeszcze, nie, u ciebie. To jest oddolnie, to nie jest tak, że weryfikujemy to i wiesz, i przepytujemy każdego, tylko każdy oddolnie z czystym sumieniem powinien sobie to zaznaczyć. Ja uważam, że chyba najgorszą rzeczą, jaka może mieć miejsce, przynajmniej w takiej, że tak powiem, branży digitalowej stricte, bardzo też myślę specjalistycznej w pewien sposób, to jest to, że ja komuś jako team leader, że muszę kogoś jakoś zatrudniam, to muszę mu patrzeć na ręce potem i zastanawiać się, czy on mnie nie oszukuje tutaj, że on to potrafi, albo czy on mnie nie oszukuje, że ma dobry kontakt z klientem. Takie rzeczy prędzej czy później tak wychodzą, między innymi na ankietach, bo ja na przykład tego nie zauważę, ale inni członkowie zespołu na przykład zauważą, że coś jest nie tak, że na przykład on nie potrafi tego i tego, a twierdził, że potrafi. I to jest wtedy też pole do rozmowy, nie? Rzeczywiście. Tak to wygląda. Okej, statystyki sobie pominiemy. Myślę, że chciałbym wam też troszkę opowiedzieć to, jak model, który przyjęliśmy, wpłynął na nasze postrzeganie przez klientów, bo troszkę o tym finansowaniu sobie powiedzieliśmy, o tym, jak wygląda u nas HR, a myślę, że też fajnie zaznaczyć, jak klienci nas odbierają. Takim głównym motto, który, jeżeli mogę to tak określić, którym się z wami już dzieliłem, jest to, że my chcemy być dla klienta jego teamem marketingowym lub w innej dziedzinie, w zależności o którym zespole mówimy, teamem marketingowym, który po prostu siedzi w innych miejscach. Tym bardziej teraz, kiedy bardzo dużo firm, naszych klientów po prostu przeszło na pracę zdalną, to oni tak się nie widują ze swoimi kolegami, którzy teoretycznie pracują w tej samej firmie, więc ta bariera została w pewien sposób dzięki wydarzeniom tego roku trochę też jeszcze bardziej złamana. Ale takie podejście właśnie, ta transparencja, to, że klienci też od nas dostają informacje co do na przykład czasu, jaki mamy na dany projekt, jaki w danym miesiącu spożytkowaliśmy, to, że mamy na przykład komunikację, też widzieliśmy pewien zarzut, możemy to tak określić, do
takiego klasycznego modelu agencyjnego, jaki myślę, że jeszcze potrafi występować, jest taki, że prowadzona jest kampania reklamowa i raz na miesiąc klient otrzymuje po prostu raport. I też to, co my zawsze powtarzamy, to, że naszej pracy nie widać. Więc ta komunikacja i znowu ta otwartość i budowanie relacji jest szalenie, szalenie istotna, bo my musimy pokazać, przedstawić po prostu, w pewien sposób udowodnić, co my robimy, jak my to robimy i starać się też tego klienta wyedukować tutaj, a nie tylko robić na zasadzie, dobra, my stawiamy kampanię, więc się nie interesujcie się w ciągu miesiąca, co my robimy, my wam wyślemy raport pod sam koniec, nie? I my na przykład z bardzo dużą ilością klientów jesteśmy mamy dzienne spotkania. Na przykład 9:30 mamy spotkanie 15-minutowe, w którym ustalamy sobie przy na przykład dużym projekcie, co dzisiaj danego dnia planujemy zrobić. Pytamy się też klienta, jakie są jego priorytety na dany dzień, żeby wrzucić to na top. Jeżeli jest projekt trochę mniejszy, to na przykład staramy się, żeby te rozmowy były tygodniowe albo cotygodniowe. Co dwu... Fuh, przepraszam bardzo. Cotygodniowe albo co dwutygodniowe. O. I wtedy też ustalać priorytety pracy. Z naszymi klientami łączymy się poprzez Messengera, Skype'a, WhatsAppa, Slacka, Teamsa i tak naprawdę dowolnym innym komunikatorem, jakim tylko tak na dobrą sprawę chcą. Staramy się tutaj też elastycznie dostosować do tego, co klient ma już u siebie. I to powoduje też, że my tą relację, myślę, że bardzo fajnie jesteśmy w stanie zbudować. To swoją drogą anegdotka taka z mojego projektu w tym roku. Codzienne rozmowy z project managerką po stronie klienta owocowały też tym, że ja na przykład wiedziałem, kiedy umyła okna w domu, kiedy odwiedziła swoich rodziców i jak się czuje jej pies. I vice versa, żeby nie było oczywiście. I moim zdaniem to jest podejście, które owocuje długofalowo, powiedzmy. I też rzecz, którą zawsze też podkreślam i zespołowi wewnętrznie, i klientom, to jest taka, że my chcemy być traktowani w sposób partnerski. My mamy wiedzę na temat narzędzi digital. Na przykład, załóżmy, Łukasz ma produkt, który chciałby wypromować. I on jest mistrzem w tym produkcie. On wie doskonale, co to jest za produkt, jak on jest zbudowany. On ma wiedzę na temat tego produktu. My mamy wiedzę na temat tego, jak dotrzeć z tym produktem do ludzi. I jeżeli będziemy partnersko współpracować, to można osiągnąć najlepszy efekt synergii. Jeżeli będą jakieś ukryte gierki, polityka jakaś dziwna w to się mieszała, no to ta relacja nie będzie długofalowa. I też wewnętrznie zespołowi, zawsze też to podkreślam, że jeżeli projekt ma nam niszczyć zdrowie psychiczne, to po prostu zrezygnujmy z tego, że występujemy jako strona umowy, podpisując, zgadzając się na współdziałanie w danym projekcie, podpisujemy ją na równi, mamy takie same prawa. Czyli z jednej strony to my możemy zrezygnować z umowy, z jednej strony to klient może zrezygnować z umowy, a z drugiej strony my też na przykład. I myślę, że to jest takie odbicie właśnie tych relacji takich partnerskiej, że po prostu wspólnie biznesowo dążmy do jakiegoś jednego celu, który określimy, a nie działajmy w sposób taki kontrahent, zleceniodawca, zleceniobiorca. Nie? A jeszcze takie szybkie pytanie, kto jest na tych spotkaniach z klientem? Zawsze ta sama osoba, czy zespół, czy jak to wygląda? Obowiązek tak jakby spoczywa na project managerze. To on musi wiedzieć dokładnie, co się dzieje we wszystkich, może nie dokładnie, on musi wiedzieć, co się dzieje w obszarach wszystkich na przykład narzędzi. Weźmy na warsztat taki projekt, który właśnie mam okazję być project managerem w ciągu całego roku. Tam prowadzimy działania na 18 krajów europejskich na platformie Display and Video 360. To są reklamy banerowe, googlowe, tak to określmy w skrócie. Na Facebook Ads również jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie tagów analitycznych na stronę. No i częściowo za na przykład w niektórych krajach za optymalizację SEO strony. I teraz ja z jednej strony z racji mojej specjalizacji technicznej, jaką jest Facebook Ads, też nie jestem w stanie tak głęboko wejść w kwestię na przykład reklam na Google Ads czy właśnie ten Display and Video.
Ja mam mieć ogólny pogląd jako project manager, co się dzieje w zespole, przedstawić to też właśnie project managerce po drugiej stronie, ustalić z nią te priorytety działań, dowiedzieć się, co jest dla niej najważniejsze, być takim pośrednikiem i głosem z jednej strony właśnie klienta, z drugiej strony zespołu, ale jeżeli są rzeczy bardziej techniczne do omówienia, czyli musimy wejść głębiej, no to oczywiście nie ma problemu, żebym powiedział też, wybacz, tu nie mam na tyle wiedzy, żeby tobie to przedstawić, zaraz poproszę kogoś, żeby dołączył do naszego spotkania. I biorę specjalistę, który jest odpowiedzialny za dany projekt i proszę go po prostu, żeby dołączył do tego spotkania lub umówił się na osobną sesję i wyjaśnił rzeczywiście wszelkie wątpliwości, jeżeli są. Jest pytanie od Anety. Okej, słuchajcie. O kurczę, tego podejścia się zazdroszczę. Rafał, z ciekawości, jakiego podejścia? Proszę napisz, bo wybacz, nie nadążałem z mówieniem i czytaniem jednocześnie. Podejścia do komunikacji z klientem, relacji, budowania relacji. No, myślę, że każdy z nas może to wdrożyć. Naprawdę, wydaje mi się, że taka ludzka otwartość po prostu i chęć wzajemnej pomocy powoduje, że to taką relację to buduje otwartą. Więc ja też sobie bardzo to cenię, ja się super czuję, jeżeli wiem o takie rzeczy o kliencie swoim, bo wiem, że on jest ze mną po prostu szczery i mi mówi nawet takie właśnie drobne rzeczy i to jest rzeczywiście fajna ludzka relacja. Okej, ja również. Czy to determinuje dobra, czy bardzo... Czy ta, ta relacja z klientem, czy determinuje waszą kondycję finansową? Myślę, że tak. Słuchajcie, nie ma co ukrywać, że żyjemy, że tak powiem, utrzymujemy się finansowo dzięki pracy nad projektami, czyli współpracy z naszymi klientami. I teraz jeżeli oni są zadowoleni z tego, co robimy, no to to ma jakoś długofalowo przyszłość. Jeżeli ja czasami uważam nawet, że relacja jest ważniejsza niż wyniki. Marketing jest o tyle specyficzny, że tam nie ma zero-jedynkowych takich prostych rozwiązań często i trzeba trochę potestować. Czasami to też powoduje, że nie wszystkie nasze testy się sprawdzają, czyli czasami tych wyników oczekiwanych nie ma. Jeżeli jednak jest w pełni transparentna i taka szczera relacja, w którym mówimy, że słuchajcie, no tutaj nie wyszedł nam ten test rzeczywiście, ale mamy pomysł, żeby zrobić jakiś inny, spróbować takiego i takiego podejścia, które naszym zdaniem powinno zaskoczyć, to też to powoduje, że ta współpraca jest zdecydowanie dłuższa z klientami. Więc ja myślę, że tak, Aneta, taka relacja determinuje właśnie również kondycję finansową firmy, ale również uważam, że to, jak wewnętrznie prowadzimy organizację, też powoduje, że ja uważam, że mamy bardzo stabilne finanse. Mogę wam to też przytoczyć spokojnie, myślę, jak był moment koronawirusa, jak przyszedł koronawirus, naszą reakcją i to też nie reakcją na zasadzie takiej, że wprowadzamy to od teraz i to tak ma wyglądać, tylko po prostu też było to uzgodnione zespołem, było po pierwsze zamrożenie tego performance, czyli tego modelu, tych wypłat powyżej minimum i to absolutnie wszystkim, czyli nam to też nas to też dotyczyło jako team liderów na przykład, bo absolutnie w marcu, jak sobie przypomnicie, nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to będzie wyglądało życie, że tak powiem, w czasie pandemii, nie było pewne, czy i ile projektów stracimy i woleliśmy to w pewien sposób zamrozić. Aczkolwiek było to oczywiście przedstawione w pewien sposób, przedyskutowane z zespołem, a nie wprowadzone w sposób autorytarny. I wracając do kwestii finansów i kondycji finansowej, wtedy też scenariusz najczarniejszy, czyli zwalniamy albo musimy w ogóle kogokolwiek zwolnić, żeby się utrzymywać, szacowaliśmy na rok. Czyli, że jeżeli sytuacja by się nie zmieniła, to my, jeżeli będzie się pogarszać, to dopiero po roku będziemy musieli kogoś zwalniać. Mamy na tyle poduszkę finansową również odłożoną, że jeżeli by trzeba było i miałyby nam odejść wszystkie projekty,
to jesteśmy w stanie na tak zwanym pustym baku troszkę również parę miesięcy uciągnąć, co jest, też buduje pewien komfort finansowy dla całej organizacji. I jeszcze dorzucę tutaj do tego kwestię tych kosztów, no bo jak zapewne większość z Was wie, no wynik finansowy, no to przecież nie tylko przychody, ale również koszty się tutaj liczą. I to, co powiedziałem już jakiś czas temu, czyli jeżeli mamy 36 par oczu w tej chwili patrzących na koszty i 36 par oczu, które wiedzą, że koszty są współdzielone, czyli tańsze narzędzia, tańsze rozwiązania albo na przykład nierozdawnictwo finansowe, tak bym to nazwał, wpływa bezpośrednio również na ich wynik finansowy, to to powoduje, że naprawdę w ciągu roku zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi: cześć, ostatnio grzebałem sobie gdzieś tam na przykład w internecie, znalazłem takie narzędzie, które wydaje się na przykład być klonem. To, co mówiłem wam o Clockify, z którego korzystamy, jest naprawdę 10 razy tańsze niż Toggle, a ma kopiuj wklej dokładnie te same możliwości. I to spowodowało, że już zaoszczędziliśmy ileś tam tysięcy. Do tego mamy na przykład, jeżeli ktoś też na przykład nie tylko w narzędziach, ale na przykład mamy sytuację, gdzie członkowie organizacji naszej mówią, że przydałoby im się to i to narzędzie, ale na przykład kosztuje 300 euro miesięcznie, a nie mają pojęcia, czy z tym jeszcze, czy to będzie przydatne w ogóle dla nich. Nie chcą tego też w ogóle dorzucać do puli kosztów, a tylko wielokrotnie, już ostatnio nawet w tym tygodniu kolega Wiktor tak jedno narzędzie załatwił, że tak powiem, po prostu odezwał się do supportu danego narzędzia, powiedział, że chciałby je przetestować i czy może prosić o darmowy na przykład miesiąc dla zespołu. I to też powoduje, że tak kroczek po kroczku te nasze finanse są moim zdaniem naprawdę stabilne. Nie wiem, czy ktoś z Was jest fanem albo słucha Marcina i Wucia z Finanse Bardzo Osobiste. Ja jestem, absolutnie. Ale on też niejednokrotnie powtarza, że to oszczędności na przykład prywatne akurat w tej kwestii, to jest często skala, czyli no, każda złotówka oszczędzona dziennie na przykład to 3 dychy w ciągu miesiąca, a 420 zł w ciągu roku. I teraz jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, że zupełnie nie zmieniając naszego komfortu życia, to mogę wam też dać przykład z mojego życia prywatnego. Zmiana wody z butelkowanej na dzbanek z filtrem też pozwala o dziwo zaoszczędzić rocznie na przykład 1000 zł. I teraz jak sobie pomyślimy przez ostatni rok, jakbyśmy po prostu mieli, dostali nagle 1000 zł, no to myślę, że to jest fajny bonus, a w sumie nasza jakość życia się nie zmienia. I tak samo to funkcjonuje też w organizacji naszej. Boże, ale dygresja. Bardzo was przepraszam, jeżeli one bywają za długie, ale... Jest super. Finansowa dygresja jak najbardziej super. Jeszcze Aneta dopytuje, czy na początku istnienia firmy zaciskaliście zęby i kontynuowaliście współpracę z tak zwanymi trudnymi klientami? Powiem tobie tak, Aneto, na pewno postrzeganie nasze się zmieniło przez lata. Myślę, że nigdy nie mieliśmy takiego poczucia, że trzeba zaciskać zęby i z trudnymi klientami współpracować. Zawsze chcieliśmy bardziej dbać o to, żeby wewnętrznie się dobrze żyło ludziom w naszej organizacji. Z tym, że wtedy to było łatwiej zrobić, jak ja dołączałem, byłem czwarty. Wtedy to było łatwiej, że tak powiem, zrobić w takim małym gronie. Zdecydowanie wzrosła nasza świadomość co do tego, z kim chcemy współpracować. I sobie my to zdefiniowaliśmy jako z firmami, które znają wartość digital marketingu, rozumieją, jak to jest zbudowane, ale na przykład mają problem z zbudowaniem jakiegoś stałego, solidnego, mocnego technicznie zespołu u siebie in-house. I myślę, że to tak naprawdę właśnie ta świadomość tego, z kim chcemy współpracować i z kim nam się dobrze pracuje, zdecydowanie wzrosła, niż była na samym początku, ale chyba nie było takich sytuacji, że mówiliśmy sobie, dobra, zaciśniemy zęby i tam, bo musimy kontynuować tą współpracę. Są oczywiście, żeby też nie było tak idyllicznie, są elementy, które nas kurzają. No słuchajcie, jesteśmy ludźmi i ja wam przyznam szczerze, bardzo nie lubię robić prezentacji i media planów. To jest coś, czym po prostu nie czuję się dobrze i czasami pod nosem, no nieraz gdzieś tam na te aspekty klołem,
Ale to nie jest tak, że oczywiście od razu ten dany projekt i klient wpada w szufladkę trudnego klienta. Jest to po prostu rzecz, która mi może prywatnie nie odpowiadać, a i tak najważniejsze jest to, że czy jest wspólne pole do współpracy przy danym projekcie. Nie wiem, Aneto, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze zostało dosłownie 9 minut do końca oficjalnej części i myślę, że większość ludzi jednak zarezerwowała sobie czas do 10:30, więc w zasadzie proponowałbym delikatnie podsumować, ale jeszcze chciałbym jedną rzecz, żebyś przynajmniej zarysował, bo ona jest bardzo ważna i szczególna dla waszego modelu, a nie była jeszcze poruszona. Znaczy kontrola, ale kontrola jakości to jest kontrola, która w waszym wypadku to nie jest taka klasyczna kontrola, że ktoś nad kimś stoi, tylko to jest bardziej kontrola oparta na dzieleniu się i zaufaniu. Jakbyś jeszcze mógł powiedzieć o tym, jak wygląda ta kontrola w waszym wykonaniu. Okej, więc na poziomie projektu przy współpracy właśnie z klientem ta kontrola polega na, że mamy zasadę, że minimum dwie osoby na projekt muszą być, nawet najmniejszy, bo jako ludzie czasami, inaczej, może zacznę tak, współpracując nad daną rzeczą, cokolwiek by to nie było, w pewien sposób stracimy w pewnym momencie perspektywę. Czyli tak jak sam na samym początku, Łukaszu, ty mówiłeś, że jak wygląda nasz model, gdzieś tam rozmawialiśmy też przed spotkaniem o tym modelu. Dla mnie to jest w pewien sposób naturalne. Ja już nie wyobrażam sobie pracy w innym modelu i nie traktuję go w jakiś sposób wyjątkowy. Straciłem po prostu perspektywę. I tak jest bardzo często też przy współpracy z klientami. Oni mając swój produkt, w pewien sposób, w pewien ludzki sposób, podchodzą do tego produktu tak, jakby każdy go znał. Mogę dać ci przykład. Załóżmy, dyskutujemy na temat kreacji reklamowej i oni rzucają w pewien sposób hasłowo jakąś rzecz, jakiś po prostu feature, cechę, przepraszam, cechę jakiegoś produktu, którą oni rozumieją i chcieliby ją wrzucić na reklamę. Ale też wtedy my jesteśmy taką kontrą właśnie, żeby powiedzieć im, słuchajcie, ale szczerze mówiąc, my tego nie rozumiemy. Nie rozumiemy, co macie na myśli pisząc Super AMOLED Plus, odnosząc się do telefonów chociażby. Myślę, że jak większość z nas czyta Ultra AMOLED Super Plus HD MTK 6700, nikt nie ma pojęcia, o co chodzi. I o ile pracownicy Samsunga, którzy wymyślili na przykład kojarzę ich reklamę taką. Zapewne wiedzą, o co chodzi w wyświetlaczach AMOLED Plus, o tyle zwykły śmiertelnik nie wie, bo oni też stracili perspektywę. I właśnie ta kontrola jest na takim poziomie, że właśnie my z jednej strony musimy klientowi również szczerze, otwarcie doradzać i mówić, co sądzimy o jego pomysłach, na przykład, żeby powiedzieć, że słuchajcie, naszym zdaniem na przykład odbiorca tego nie zrozumie, nie zrozumie tego przekazu, który wy chcecie dać, nie? Ale z drugiej strony my też w pewien sposób tracimy perspektywę pracując nad danym projektem dłużej. Stąd też zawsze są minimum dwie osoby w projekcie, bo w pewien sposób ja kontroluję na przykład, Łukaszu, wybacz, jesteś w tym projekcie moim przykładowym, dzisiaj będziesz. Ale dobrze mi się z tobą współpracuje, więc w każdym razie ja w pewien sposób kontroluję pracę Łukasza, a Łukasz kontroluje moją pracę. W sensie ja jestem w stanie dorzucić jego moje propozycje do jego pracy, a on swoje propozycje do mojej. I tu niezależnie od tego, kto na jakim, jaką rolę tutaj pełni, czy ja jestem specjalistą, a Łukasz project managerem, czy na odwrót. Wewnętrznie jeszcze mamy też model kontroli wprowadzony, mający na celu, tak na dobrą sprawę, zwiększenie właśnie jakości projektów i wiedzy danych osób. Jak to realnie wygląda? Jeżeli, Łukaszu, prowadzimy dany projekt, ja załóżmy jestem początkującym specjalistą Facebook Ads, ty jesteś project managerem tegoż projektu. Ja ze względu na mniejszą wiedzę niż na przykład kolega Kuba, który jest specjalistą właśnie bardzo dobrym w tym zakresie, Facebook Ads, mogę pewnych rzeczy nie wiedzieć, pewnych rozwiązań nie znać, które by mogły pomóc temu projektowi. I mamy takie role, jak rolę audytor, która polega na tym, że zgłaszamy konta do audytowania,
I wtedy zupełnie osoba, która nie ma styczności z tym projektem na co dzień, ma za zadanie wejść w ten projekt i ocenić go z punktu widzenia tak, jakby była, się tak wyrażę, inną agencją. Czyli on ma za zadanie doczepiać się do wszystkiego maksymalnie. Nie w sposób chamski oczywiście, ale w sposób merytoryczny. Czyli ej, dlaczego tego nie zrobiliśmy tu i tu? Tu bym sugerował zrobić tak i tak. Może warto spytać klienta, czy może odpalić taką i taką kampanię. I to też powoduje, że z jednej strony jest ta wiedza przelewana wewnętrznie na osoby, które mogą tego nie wiedzieć, czyli tutaj Kuba, robiąc audyt naszego wspólnego konta, Łukaszu, by mi zwrócił uwagę, co ja mogę dorzucić dla klienta i mnie nauczył tego również, jak to robić, więc z jednej strony ta wiedza jest dorzucana, z drugiej strony dałby tobie też możliwość porozmawiania z klientem, zaproponowania jakichś nowych rozwiązań. Tak to wygląda rzeczywiście z tymi naszymi kontrolami, z tymi audytami właśnie wewnętrznymi. Okej, okay, a jaka jest częstotliwość? To jest raz na jakiś czas, czy jak ktoś kogoś wezwie, czy jak to wygląda? Raz na jakiś czas, powiem tobie tak. Z jednej strony najpierw koleżanka odpowiedzialna za, że tak powiem, dbanie o proces audytowania zadaje pytanie, czy macie jakieś konta do audytowania? I często jest też tak, to jest najczęstsza sytuacja, że osoby, które prowadzą dany projekt, piszą, hej, przyda mi się na przykład świeże spojrzenie na to konto, które ja prowadzę, więc proszę, żebyście wrzucili moje konto, które jest pod moją pieczą, do zaudytowania. I wtedy Asia już przydziela komuś konkretnemu to konto do zaudytowania, w zależności od tego, jakie to jest narzędzie. Jeżeli nie ma chętnych, to oczywiście to patrzymy na listę kont, które mamy, zastanawiamy się nad tymi, które były dawno audytowane i te należy w pierwszej kolejności odświeżyć. Okej. Okay. Audyty. Dwie minuty, okej. Nie wiem, moi drodzy, szczerze mówiąc, czy wam tutaj jeszcze coś zaczynać. Jeżeli macie pytania, to ja chętnie opowiem. Ale jeżeli nie, to jeszcze mogę wam dorzucić kwestię tego, jeżeli chodzi o nasze role i co to super, właśnie spowodowało. To jest też bardzo ważne. Wspominałem o tym, że działamy w sposób, powiem, oparciu o nasz wariant modelu holakracji. I też wspominałem również o tym, że uważam, że najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest, że miałbym kogoś zatrudniać do zespołu, dołączyć do zespołu, a musiałbym mu patrzeć na ręce. To się opiera w dużej mierze na zaufaniu po prostu, ale wiadomo też, że zaufanie trzeba troszkę zbudować, ale systemowo patrząc na to, jak takie... Dziękuję bardzo tobie, Rafał, za obecność. Patrząc systemowo na to, jak wygląda takie ujęcie tego całościowo dla całej organizacji, to mamy taką tą odpowiedzialność rozproszoną, właśnie taki podział. Jeżeli weźmiemy sobie, że tak powiem, pod lupę Radka, który założył całą organizację. Jeżeli on miałby być nadal tym głównie odpowiedzialnym za całość tego, co się dzieje, no to prawda jest taka, że przy 36 osobach, przy projektach, które mamy, przy po prostu skali tych projektów, on nie byłby w stanie być już odpowiedzialny za to. Musiał nauczyć się oddawania części pola innym osobom, w tym na przykład mnie. I każdy z nas na dobrą sprawę tak funkcjonuje, że pewne swoje odpowiedzialności gdzieś tam, które przekazuje dalej i budujemy w ten sposób całą organizację. Tu jeszcze taka moja szybka dygresja zawsze do tego. Ja uważam, że nasze społeczeństwo nie buduje w ludziach od podstaw przyjmowania odpowiedzialności. W sensie takim, jak jesteśmy dziećmi, to rodzice wiedzą lepiej, to oni są za nas odpowiedzialni, to oni są tak naprawdę tymi, którzy nam mówią, co powinniśmy, co nie powinniśmy, czy możemy wyjść na dwór teraz pokopać piłę, czy cokolwiek innego zrobić. Potem trafiamy do szkoły, gdzie na dobrą sprawę zawsze nad nami jest nauczyciel, który wie, czy zadanie zrobiliśmy dobrze, czy zadanie zrobiliśmy źle. I tak to się na dobrą sprawę ciągnie również przez studia. No i na dobrą sprawę wychodzimy na rynek pracy i się okazuje, że my tak naprawdę nie potrafimy podejmować odpowiedzialności jako ludzie, że nikt nas tego nie nauczył. Zawsze wydaje nam się, że jest ktoś, kto wie wyżej, jak to zrobić.
Rzecz, którą kiedyś przeczytałem w książce, bodajże Szef wymagający i wyrozumiały chyba, że menadżerowie i szefowie nie mają kogo zapytać o to, czy robią coś dobrze. I taka jest prawda. Relacja moim zdaniem biznesowo wygląda to tak, że często my uważamy, że robimy coś dobrze, ale to tak naprawdę czas pokaże, czy to wyszło, czy nie wyszło. I jeżeli wyjdziemy od tego, że ufamy sobie jako członkom danej organizacji i ufamy temu, że na przykład Łukasz, podejmując jakiekolwiek decyzje, będzie się kierował dobrem swoim i dobrem organizacji, które się bardzo, myślę, mam nadzieję, łączą, to nie ma tego problemu, żeby tą odpowiedzialność i tą rozproszoną decyzyjność wprowadzić. I kończę tym samym. Uf, super. Wiesz co? 2 minuty po czasie. Ja mam taką propozycję, bo jeszcze mam niedosyt i jeszcze bym proponował, żebyśmy chwilkę zostali, bo wiem, że ty masz czas, ale wiem też, że niektórzy nie mają tego czasu, więc tylko tak nazwijmy to formalnie. Ja wszystkim bardzo dziękuję tym, którzy już nas opuszczają. Tylko dodam, że 17 grudnia będzie wielka retrospekcja 2020, także będziemy mogli podsumować wszystkie śniadania w tym miejscu. I całe rzeczy, które się działy. Także serdecznie zapraszam. I kto był z nami i teraz wychodzi, to bardzo dziękuję. A mam propozycję, żebyśmy jeszcze zostali przy tej prezentacji, bo ona jest naprawdę bardzo wartościowa. A jeszcze jest kilka rzeczy, które myślę, że warto, żebyś powiedział, gdybyś oczywiście mógł. Ja oczywiście jak najbardziej chętnie, a powiedz mi, po prostu przepinamy się na networkingowy? Bo tutaj wszystko jeszcze jest ustawione, nagrywane, streamowane, super. A tam to już są kuluary, nie? To tam już sobie pogadamy. Dobra, tam już przy kawce, dobra, dobra. A tutaj przygotowacie. Okej, a powiedz mi, czy jakiś konkretny aspekt by ciebie interesował też, czy lecimy po prostu dalej? Ja myślę, że warto, żebyśmy przeszli przez tą prezentację, bo to jest esencja tego, co robicie. Przynajmniej te pierwsze 20 slajdów, bo ta reszta to jest taka bardziej opisówka, to już nie ma sensu, ale to jest esencja esencji, to was bardzo wyróżnia. To, co jest ważne, to nie są slajdy tylko. Wy to już wypracowaliście, nie? I to jest super wartość. Ja mówię ci, że jeszcze nie widziałem organizacji, która tak to wypracowała, jakby. Oczywiście są inne modele, ale wasz jest bardzo szczególny. I Miło co jest też, że dziękuję. tutaj ważne, to ta merytokracja, o której rozmawialiśmy ostatnio. I gdybyś jeszcze mógł powiedzieć coś o szablonach, które macie, szablonach, mówię tutaj o dokumentach, jakichś ankiet na przykład, czy szablonach podziału zysków, to też są takie wartości, które są bardzo unikalne. Okej, słuchajcie, o ankietach mówiliśmy, o tym, jak wygląda podział zysków w pewien sposób automatyczny, ale że też ja jako project manager, na przykład razem z Łukaszem, jako realizującym, możemy na ten podział zysków wpływać automatycznie, znaczy i ręcznie to zmieniać, to też mówiliśmy. Ale jeżeli na przykład chodzi o merytokrację, rzeczywiście mamy, i to wam chętnie pokażę potem na szablonie, aczkolwiek nie mam wyczyszczonego szablonu, żeby wam pokazać przed sobą w tej chwili. Jeżeli jest jakaś ważna decyzja do podjęcia, to wypuszczamy ankietę, którą nazywamy Merito, a która ma przedstawione 10 tez zawsze na temat danego elementu. Czyli na przykład, powiedzmy, ostatnio mieliśmy ankietę na temat zmiany biura. I nie sama zmiana biura była tutaj clue, ale tak na dobrą sprawę tego, w jakim kierunku powinniśmy iść. Czy biuro powinno być większe, mniejsze, czy w jakim, powiedzmy, standardzie, bo jednak biuro po prostu kosztuje i wiadomo, im wyższy standard, to jest wyższy koszt, a to koszty są współdzielone przez członków. I nie chcieliśmy jako team liderzy tego całkowicie tutaj sami podejmować tej decyzji, więc wrzucamy wtedy taką ankietę Merito, gdzie dajemy informacje, dajemy ten 10 tez na dany temat wraz z pytaniem, jak bardzo uważasz, że jesteś kompetentny do odpowiedzi na to pytanie. Akurat z biurem jest dosyć łatwe, no bo każdy z nas jest w pewien sposób kompetentny, żeby decydować, w jakim biurze chciałby pracować. Ale na przykład, jeżeli to jest, uczepię się tutaj Facebook Ads, no to śmiem twierdzić, że ja mam wyższe kompetencje niż Łukasz tutaj, nie? Więc to też każdy z nas ocenia. I potem mamy taką tabelę, zestawienie. Pozwólcie chwilkę, ja może sprawdzę, czy mam to jednak dostępne. I potem potem analizujemy takie wyniki i jeżeli widzimy, że dany aspekt, dana teza
budzi jakieś wątpliwości, to tak naprawdę dyskutujemy to najpierw zaczynając od tych osób, których budzi to jakieś wątpliwości i staramy się je w pewien sposób rozwiać. Już wam pokazuję trochę mniej enigmatycznie, żeby było. Tu są tezy wypisane różne. To jest akurat punktacja jakaś, że tak powiem, niezaktualizowanego szablonu, ale każdy z nas ocenia po prostu każdą tezę i zawsze jest pytanie, jak oceniasz swój poziom kompetencji w zakresie poruszanych powyżej zagadnień. Jak widzicie, są, po prostu jest skala ocen. Każdy z nas w pewien sposób opisuje, po prostu odpowiada, co sądzi na dany temat. I jeżeli widzimy, że dana teza na przykład budzi budzi negatywne jakieś odczucia, czyli mam mniejszą punktację niż 7, my sobie to przyjęliśmy, to jest teza rzeczywiście, którą powinniśmy przemyśleć jeszcze raz, czyli na przykład ją zaktualizować, albo na przykład pogadać z tymi osobami, które są, tutaj mam na przykład zera, widzę, że Kuba się nie zgodził na jakieś kilka tez, to może warto pogadać z Kubą i dowiedzieć się dlaczego. I może on widzi coś, czego na przykład ja, piszący tę tezę, tworzący tę tezę, w ogóle nie widziałem. Więc tak to realnie wygląda. Formularz jest standardowy, to jest Google Forms po prostu z odpowiednio wypisanymi pytaniami i tak naprawdę żadna magia tej kwestii. No tak, tylko teraz jeszcze jakbym mógł troszkę delikatnie dopytać, bo pokazałeś nam narzędzie, ale teraz pytanie, jaki jest kontekst, nie? Co wy badacie, jak często i w jakim celu, no bo to jest jakiś taki konkret, taki wiesz, biznesowy, nie? Bo to jest super i to może coś pokazać, ale pytanie, co praktycznie wam to daje? Praktycznie nam to daje, że widzimy po prostu, czy które tematy są do, które tezy w danym temacie są jeszcze do przegadania z zespołem, do wytłumaczenia albo może do zmiany. Bo jeżeli wiesz, ja zadam pytanie na temat, zróbmy biura, powiedzmy biura. Czy chciałbyś pracować w wyższym standardzie biura? Śmiem twierdzić, że większość z nas odpowiedziałaby tak, nie? Ale jeżeli zadam pytanie, czy jesteś gotowy płacić więcej za biuro, no bo jednak na koszty się dzielimy wszyscy, na przykład, nie wiem, 200-300 zł miesięcznie, no to odpowiedzi mogą być różne. I chodzi o to, żeby wyłapać takie elementy, ewentualnie na przykład jeżeli ty napisałbyś, że nie, bo uważasz, że bez sensu jest zwiększać standard biura, jeżeli ty masz rzeczywiście współdzielić te koszty, bo się dzielimy kosztami realnie i ty masz dzięki temu też tak jakby mieć większe koszty, zmniejszyć swój przychód, swój zysk, nie? No to wtedy zaczynamy od rozmowy po prostu z daną osobą, dlaczego tak uważa, żeby się dowiedzieć co i jak. Te tezy, które są, że tak powiem, przez większość akceptowane, ich nie poruszamy, bo no nie ma tutaj potrzeb rozwiania tych wątpliwości, bo jak się cofniemy do tego, co mówiłem, że my nie mamy zero-jedynkowych odpowiedzi, jak prowadzić organizację. My robimy to, co uważamy za słuszne i za dobre. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie wprowadzić demokracji pełnej. Demokracja taka jeszcze tym bardziej z veto jest, sorry, ale biznesowo strasznie nieefektywna. Nie? Dlatego musimy sobie ufać, że ktoś podejmuje tą daną decyzję, bo jest w tym właśnie obszarze danym szefem. O, proszę, to jest na żywo ankieta właśnie, Damian też wypełnił. Czyli widzę, dopiero właśnie pytasz się, jak często właśnie widzę, wyszła nowa, ja o tym nie wiem jeszcze, bo nie zajrzałem na maila w czasie spotkania, ale widzę, że nowa wyszła, bo się uzupełniają te. Dość często, tak? Powiedziałbym, że średnio raz na miesiąc. Okej, czyli jeżeli dobrze rozumiem, czyli mamy jakiegoś na przykład lidera zespołu, on chce podjąć jakąś konkretną jedną decyzję, tak. I żeby ją podjąć, to po prostu rozpoczyna taki proces konsultingu wewnętrznego, ale takiego zbiorowego, czyli ma szereg tez, które formułuje i każdy ocenia tutaj te tezy, tak? Dokładnie, każdy ocenia te tezy, dokładnie. Tak jak sobie zrobiliśmy ten przykład w biurze, wiesz, no jeżeli wychodzimy z założenia, że chcemy, żeby organizacja była dla wszystkich, a chcemy, no to ja chcę też, żebyś Łukasz się czuł komfortowo w biurze, które mamy, wiesz, do którego mamy zamiar się przeprowadzić, nie? Abstrahując od tego, że jesteśmy na home office teraz, no. Ale jednak biuro właśnie jako przestrzeń mamy. Swoją drogą, właśnie a propos biura, to też nam pozwoliło, merytokracja pozwoliła nam na podjęcie decyzji, że mimo tego, że rośniemy liczbowo również, jest nas w tej chwili 36, mamy otwarte 4 czy 5 rekrutacji również aktualnie, to my podjęliśmy decyzję, że biuro w tej chwili wynajmujemy na maksymalnie 25 osób, licząc, że z takim biurem możemy dobić do około 60.
Wprowadziliśmy po prostu system tak naprawdę rezerwacji biurka. Biurka nie są już przypisane do osób, tylko one są przechodnie. Na dany dzień, jeżeli masz ochotę wpaść do biura, to wpadasz po prostu, zrezerwujesz sobie biurko i tyle. I właśnie Merito, ten system, który mamy wprowadzony, pozwolił nam na zrozumienie, że to jest droga, którą cała organizacja, również członkowie organizacji się zgadzają z tym, że niekoniecznie musimy, patrząc na to od strony takiej klasycznej, jeżeli rośnie nam ilość ludzi, to teoretycznie powinniśmy też przenosić się do większego biura. To powoduje jednak, że wzrastają rzeczywiście koszty. Jeżeli dzielimy się kosztami, to wzrosną koszty tobie i wzrosną koszty na przykład mi. I wspólnie właśnie na przykład to pozwoliło Merito, system Merito, który mamy, nam pozwolił na ocenienie, że nie ma takiej potrzeby, żeby szukać jeszcze większego biura, a raczej szukamy o wyższym standardzie, ale w sumie tak samego mniej więcej powierzchniowo, no bo też już po prostu zaczęliśmy bardziej pracować zdalnie i widać, że nasi członkowie organizacji chcą pracować w biurze, ale raz na jakiś czas, że bardzo chętnie się spotkają, również ten kontakt face to face bezpośrednio będą w nim uczestniczyć, ale niekoniecznie takim, że tak powiem, przymusem 5 dni w tygodniu, czyli takie rozwiązanie pozwoliło nam to rzeczywiście wypracować. Okej. To jest rzeczywiście żywa ankieta, bo widzę, że tu się dodają właśnie odpowiedzi, więc możecie zobaczyć, jak to realnie wygląda. Właśnie. I coś, ale jeszcze jakbym mógł dopytać, bo kontekst tej ankiety, czyli ona powstaje w momencie, kiedy ty na przykład jako team leader masz jakąś decyzję do podjęcia i po prostu chcesz się skonsultować z resztą zespołu, tak? Tak, jeżeli to jest decyzja, która ma wpływ na wszystkich, na wszystkie osoby, no to chciałbym jednak poznać realnie, jakie te osoby mają zdanie na temat tej decyzji. Nie? Bo nawet jeżeli byśmy, wiesz, mówiłem o tym, że demokracja biznesowa się moim zdaniem nie sprawdza tak do końca, no ale nawet jeżeli byśmy w mniejszym gronie takim menadżerskim podejmowali decyzję, to może się okazać, że my czegoś też nie widzimy, bo straciliśmy pewną perspektywę, nie? A jeżeli to dotyka wszystkich, no to warto, żeby jednak wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia. Zaczynając od stwierdzenia, czy to mi pasuje, czy nie, wrzucając tą skalę od 0 do 10, w tym Merito, a potem rozwinięcia, jeżeli coś jest, co rzeczywiście ci nie pasuje, rozwinięcia tego po prostu potem przy rozmowie, nie, ewentualnie albo rozwiania wątpliwości, albo to spowoduje, że ja, wiesz, powiem, kurczę, Łukasz, masz rację, o tym nie pomyślałem. Ja myślałem, że to będzie dobre, zmieniłeś moje nastawienie i na przykład jesteśmy, po prostu idźmy tą drogą, którą razem ustaliliśmy, nie? Mhm. To jeszcze w takim razie kończąc ten wątek, rozumiem, że mówimy o sytuacji takiej bardziej holokratycznej, kiedy ty po prostu masz jakąś swoją domenę w kontekście holokracji albo po prostu jesteś w tym kontekście, masz taką rolę, że podejmujesz decyzje w tym zakresie i wtedy po prostu potrzebujesz konsultacji, tak? Dokładnie, dokładnie. Ja jako team leader mam za zadanie, ja to sobie określiłem jako kilka, powiedzmy, takich filarów mojego zadania. Z jednej strony dbać o to, żeby maksymalnie jak największej ilości ludzi w naszej organizacji żyło się jak najlepiej. Drugie, nadawać kierunek pewien rozwoju organizacji. I trzecie, pomagać przede wszystkim na dobrą sprawę. To jest moim zdaniem rola, którą pełnię służebnie, czyli to team leader powinien być dla zespołu, nie zespół dla team leadera. Co oczywiście nie oznacza, że ja mam właśnie taką zero-jedynkową wiedzę, wiesz, i łatwość podejmowania decyzji, w którym kierunku mamy się rozwijać. Wiesz, to nie ma być zespół dla mnie, czyli to nie ma być, jakbym, zawsze powtarzam, że jak chciałbym roboty, to bym sobie napisał skrypt. Ja chcę ludzi, z którymi mogę współpracować i chcę, żeby oni współtworzyli to, ale wiesz, ty mi rzucisz jedną rzecz na przykład, nie? Jakąś propozycję. Propozycję, na przykład, Mateusz, fajnie by było, jakbyśmy, nie wiem, zaczęli rozwijać nową platformę, załóżmy LinkedIn Ads, i żeby to też był stabilny filar naszej działalności, nie? Z drugiej strony powie mi na przykład, nie wiem, Kuba, że Mateusz, wiesz co, moim zdaniem powinniśmy iść w stronę TikToka i zacząć również świadczyć usługi na TikToku.
I wiesz, może być ileś tam różnych pomysłów, a to team leader powinien tak naprawdę zebrać to wszystko, pomóc to doprecyzować te myśli członków zespołu i wypuścić z tego jakąś jeden spójny kierunek. Co, wracając do merito nie oznacza, że wszyscy się z tym zgadzają. I dlatego to jest do między innymi analizowania właśnie takich pomysłów. Tak bym to super powiedział. Fajnie, dzięki. Uf. Dobra. Słuchajcie, też jak już jesteśmy przy tym slajdzie, nie wiem, powiedz mi Łukaszu proszę, do której tak zostajemy z tym, że tak powiem, w tej kwestii, z tej części prezentacyjnej, a potem o której się przepinamy. Wiesz, ja mam taką propozycję, żebyś tą prezentację jeszcze pokazał przynajmniej tak z grubsza do tych slajdów, tam do 20, gdzie już wtedy się ta rozpisówka nadaje, a te tutaj takie te ogólne, to jest taki miąższ, który, no mówię, to jest bardzo przemyślane, co wy robicie i fajnie by było to przynajmniej narysować, nie, zarysować w głowach, bo to jest super, co macie. To pozwólcie, że szybko sobie cofnę do początku. To spowoduje też, że będę mógł przejrzeć, na czym my tu, o czym już, co już omawialiśmy. To omawialiśmy, tam hybrydowy model, w którym jesteś, możesz pełnić różne role w różnych projektach, też omawialiśmy. I to też swoją drogą powoduje, że moim zdaniem mniejsze jest znużenie, tak bym to określił, tym, co robimy w organizacji. Powiem tobie to w dużym skrócie tak. Gdyby nie to, że ja mam możliwość w pewien sposób skakania od tego, czy jestem project managerem, czy tym liderem, czy specjalistą, oczywiście to nie jest tak, że z dnia na dzień, ale na przykład stwierdzam, że chciałbym się skupić na czymś innym, to nie wiem, czy byłbym dalej w MTA. A dzięki temu, że ja mam możliwość tak naprawdę dostosowania sobie tego, co urozmaicania również tego, co robię, to tak naprawdę uważam, że to też jest ogromny, ogromny plus. Co do tych wynagrodzeń, też już mówiliśmy, tutaj kwestia aktualnych statystyk, tak to tak wygląda, kontrola jakości, o tym rozmawialiśmy również. Widzę, że jeszcze się nie przyłączyło. O. Transparentność. O tym też już wspominałem wam, mówiąc o tym, że zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz chcemy, żeby ta transparencja była jak największa. Też nigdy klientom nie słodzimy. Jeżeli coś nam się nie podoba i mówimy, że jest kiepskie, to mówimy i twierdzimy, że jest kiepskie, to mówimy, że jest kiepskie. Jeżeli klient się na nas obraża za to, to znaczy, że to nie jest dla nas klient po prostu. Oczywiście nie robimy tego w sposób agresywny, żebyście sobie nie myśleli. Kulturalnie, uprzejmie, miło, po prostu dajemy znać, co uważamy na dany temat, co można by lepiej zrobić, zmienić naszym zdaniem i to też po prostu buduje tą relację, pokazuje, że my chcemy pomóc klientowi. Też zawsze zdajemy sobie jako cel, szukamy tak naprawdę celu biznesowego klienta, czyli to jest dygresja co do prezentacji w pewien sposób, ale jeżeli weźmiemy sobie marketing internetowy, moglibyśmy podejść do niego w sposób taki, że marketing internetowy dostarcza, wyświetla reklamę różnym ludziom. No ale dobra, wyświetleniami biznes nie żyje. Za milion wyświetleń no nie oznacza to, że będziemy mieli lepszy zysk. No to można by iść dalej i stwierdzić, że dobra, no to biznes, marketing internetowy dostarcza kliknięcia i konwersje, czyli żądane, pożądane przez użytkownika akcje, na przykład dla sklepu e-commerce, dla e-sklepu to są po prostu jest sprzedaż produktów i to jesteśmy w stanie mierzyć. Ale my zawsze szukamy tego głębiej, bo też sprzedażą produktów w pewien sposób, sprzedaż produktów tak zero-jedynkowo nie do końca generuje zysk. W sensie takim, albo nie generuje tego samego zysku. Czyli też na przykład staramy się wbijać głębiej i zastanawiać się, po prostu pytać na przykład klientów, czy są w stanie się podzielić z nami informacją, jakie mają marże na dane produkty. Dzięki temu my też jesteśmy w stanie optymalizować swoje działania, wiedząc, co realnie przynosi największą korzyść dla klienta. Nie? Więc to też powoduje, że my budujemy tą relację i działamy po prostu z klientem do jednej bramki. Jeszcze mam takie pytanie co do transparentności, bo pytanie, na jak dużym poziomie ona jest wewnętrznie, bo rozumiem, że projekty są transparentne, dokumentacja tak, ale pytanie jest jak z finansami, do jakiego poziomu one są transparentne? Stuprocentowo, jeżeli chodzi o finanse. Czyli każdy ma dostęp do programu fakturowania. Mhm.
Nie każdy ma dostęp oczywiście do kont bankowych, bo tutaj musimy jednak mieć kontrolę, żeby rzeczywiste wpływy, wypływy, wiesz, kontrolować. Ale każdy ma dostęp do wyników finansowych kolegów, koleżanek, każdy ma dostęp do kosztów organizacji, kosztów projektów i tak dalej. To jest maksymalnie jak się da, po prostu. Z pewnym zaworem bezpieczeństwa, że właśnie nie wszyscy mają dostęp do konta bankowego, nie? Ale na przykład widzisz, jeżeli chodzi o takie prozaiczne czasami rzeczy, jak na przykład zakup nowych narzędzi, to też mamy dedykowane karty potworzone, które są po prostu, jawna jest informacja, jakie są dane dostępowe do tej karty, oczywiście jawna w ramach organizacji. Jeżeli ktoś potrzebuje danego narzędzia, to tak na dobrą sprawę jest w stanie zgłosić to w pewien sposób, wiesz, uzgodnić to, czy to z tym liderem, czy z szefem danego obszaru, załóżmy Google Ads, i powiedzieć, hej, ja chciałbym to i to kupić, i on nie musi czekać na, że tak powiem, budżetowanie tego, finansowanie tego, tylko wie, że to jest karta, którą może podpiąć, może wykorzystać i wytestować po prostu to dane narzędzie. W najgorszym wypadku to tam mamy i tak pewne, że tak powiem, blokady na tą kartę nałożoną, żeby tam się nie stało z nią nic złego. Nie? Tak to wygląda pod kątem finansowym, jeżeli chodzi. Może wam się rodzić pytanie, bo mi się niejednokrotnie rodziło i na samym początku też w pewien sposób miałem z tym problem. Jeżeli widzę wypłaty na dobrą sprawę innych członków organizacji, to w pewnym momencie może się rodzić pewna frustracja, nazwijmy to, dlaczego ktoś zarabia więcej, a ja mniej, na przykład, nie? To jest rzecz, którą ja też przyznaję, miałem na samym początku. Myślę, że to jest w pewien sposób takie psychologicznie zrozumiałe, tak bym to określił, aczkolwiek myk jest cały polega na tym, żeby nie wkurzać się na przykład na Łukasza, że on zarabia więcej, tylko zastanowić się, przeanalizować, jakie Łukasz ma projekty, jak je prowadzi i dlaczego mu tak dobrze idzie po prostu. Nie? I to jest też pewna część mojej roli jako team lidera, żeby w razie czego pomóc tą analizę przeprowadzić i do takiego, tak powiem, podsumowania dojść, dlaczego Łukaszowi idzie lepiej na przykład niż mi. Swoją drogą to też mogę wam z życia wzięty przykład dać. Jeden z moich kolegów powiedział pewnego dnia, że on, mówiąc wprost, musi zarabiać więcej, bo ma rodzinę na utrzymaniu i po prostu chciałby zarabiać więcej. I wiecie, tu nie było rozmowy w stylu okej, dobra, to dostaniesz podwyżkę, ale na przykład za pół roku, bo firmy na to nie stać, albo coś w tym stylu. Tylko to było, Łukasz, wiesz doskonale, jak to funkcjonuje u nas, jaka jest, jak to działa. Ja wiem może lepiej bardziej, jak się poruszać po tych narzędziach, więc ja pomogę ci przeanalizować projekty, jakie ty masz, jakie mają inni, i zastanowimy się, które projekty możesz na przykład przekazać dalej, albo o które powinniśmy na przykład powalczyć o wyższą opłacalność, albo na przykład, które projekty możesz zdać, bo są prostsze w obsłudze po prostu, możesz zdać komuś mniej doświadczonemu, a ty dzięki temu będziesz miał przestrzeń na zajęcie się nowymi projektami, lepszymi na przykład, które też przyniosą tobie ten osiągnięty cel. I teraz ja powinienem być drogowskazem, pokazać, jak to można zrobić i być pomocny tutaj, ale nie wyręczać Łukasza za to, nie? Bo to też niejednokrotnie podkreślamy po prostu, że każdy z nas w pewien sposób musi sam sobie w pewien sposób stawiać cele i do nich dążyć, a organizacja powinna im w tym pomagać. Jeżeli cel tutaj jest właśnie na przykład finansowy, to organizacja powinna pomagać w tym, ale nie wyręczać za to. Aneta, pytasz, czy od początku była transparencja wynagrodzeń? Tak, absolutnie od samego początku wiedzieliśmy dokładnie, kto ile z danego projektu i ile sumarycznie na sam koniec dostaje. Więc to było coś, co jest dla nas podstawą na dobrą sprawę. Myślę w ogóle, że nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że jeżeli wiemy, że dana osoba z nami jest szczera i że ona właśnie nie ma ukrytych jakichś celów, jest po prostu transparentna rzeczywiście, to tą relację rzeczywiście szczerze można zbudować mocną, i sobie po prostu ufać. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważna rzecz, co do którą powoduje ta transparencja, czyli właśnie to takie zaufanie, że
My dzielimy się z Tobą wszystkim. Jeżeli potrzebujesz dane na temat kosztów, proszę bardzo, one są tutaj. Możesz do nich śmiało zaglądać. Nie? I czasami, jak rozmawiam gdzieś tam z innymi osobami, już nawet też z zupełnie innych branż, ale czasami ta enigma w postaci zarobków powoduje właśnie dużo takich niedopowiedzeń albo niedomówień, albo jakiegoś takiego dziwnego konfliktu na zasadzie takiej: no, mój szef na bank na mnie zarabia, przecież on jeździ tym i tym samochodem, albo on robi to i to, a ja za niego pracuję na dobrą sprawę, albo koleżanka na moim stanowisku, ona chyba zarabia dwa razy więcej. I to takie buduje taką dziwną jakąś wewnętrzną zazdrość i wydaje mi się, że taka właśnie ta transparencja jest bardzo, 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 bardzo istotna w budowaniu turkusowej organizacji. Okej, Aneta, pozwól, że przeczytam twoją odpowiedź. Piszę, że zgadzać. Tak, zgadzasz się, aczkolwiek uważasz też, że poziom świadomości pracowników jest bardzo ważny, powinien być wysoki, aby rozwiązania takie praktykować. Absolutnie. Ja uważam, Aneta, że to jest... wszystko zaczyna się od ludzi. Mimo że pracujemy na narzędziach digitalowych, wykorzystujemy je codziennie, to gdybyśmy nie mieli ludzi otwartych na taki model, to byśmy nie mogli go współtworzyć. Dlatego też HR i to, co wam mówiłem a propos dołączania nowych osób, jest dla nas szalenie istotne, żeby po prostu wynajdywać osoby, które będą do nas pasować, a my do nich, a nie na zasadzie zapychać wakat. Myślę, że to jest od tego należy zacząć. Jeżeli ktoś by transformację chciał, że tak powiem, przeprowadzić turkusową, w naszym stylu, myślę, bo każdy turkus, jak się okazuje, jest inny. Zawsze jak rozmawiam z jakąkolwiek inną firmą działającą pod tym szyldem, to się okazuje, że rozwiązania są zawsze troszkę inne. I to też myślę, że jest bardzo, bardzo fajne, że każdy sobie ten swój własny model jakiś turkusowy wypracowuje. Zgadza się. O... Przejdźmy dalej w tej prezentacji. Okay. Jeszcze mamy coś? Tak, to omawialiśmy. Dzielenie efektów, odpowiedzialności... Również mówiliśmy. Zasady. To bardzo króciutko. Słuchajcie, mamy spisaną konstytucję, naszą taką zasady, które są około 25-stronowym dokumentem i regulują właśnie to, jak działamy, jak się rozliczamy, jakie są zasady właśnie organizacji, budowania zespołów, na co stawiamy przy budowaniu partnerstw z innymi firmami i tak dalej. I najważniejsza rzecz jest taka, że te zasady są równe. Jeżeli coś wprowadzamy, to nie na zasadzie takiej, że ale to nie dotyczy tym liderów, tylko to musi dotyczyć wszystkich. Żeby nie było właśnie takiej sytuacji, gdzie ktoś mówi, ja na przykład pracuję na swojego szefa albo coś w tym stylu, tylko po prostu jak wprowadzamy zasady, to na równi. Co jest dla nas też szalenie istotne, mierzenie czasu. U nas na przykład jak mieliśmy marzec, przejście również dla nas też było takim, to przejście na pracę zdalną było, te COVID był tak naprawdę katalizatorem tego. Nigdy się nie upieraliśmy przy siedzeniu w biurze, że się tak wyrażę. Mamy kolegę Krzysztofa, z którym współpracujemy od 3 albo 4 lat. Krzychu 2,5 roku temu powiedział, że kolejnej zimy w Polsce nie zniesie i pojechał do Meksyku na pół roku. No i tak już zostało. I tak na dobrą sprawę to też otwiera nowe możliwości. Myślę, że to też jest warte, żeby nie szukać przeszkód do tego, ale właśnie poszukać możliwości. Czyli na przykład no, on też ze względu na strefy czasowe jest bardziej w stanie współpracować z klientami z USA, co jest ogromnym plusem chociażby. To też powodowało, że musieliśmy wypracować pewne właśnie modele współpracy bardziej zdalnej w momencie, kiedy Krzychu właśnie pojechał, co spowodowało z kolei, że w marcu, jak była niepewna sytuacja z COVID-em, to nasze przejście na home office było na dobrą sprawę bezbolesne, bo i tak mamy narzędzia wszystkie digitalowe, mierzymy czas, każdy czas, który mamy, mierzymy przy pomocy Clockify i dzięki temu też nie ma problemów, nie ma takiego zastanowienia, kurczę, co ja robiłem 2 dni temu na przykład. Tylko mamy wszystko opisane skrótowo, jednym krótkim zdaniem i na przykład jesteśmy w stanie się też do tego odnieść i potem też oczywiście ten czas pokazać klientowi na przykład, który jakby pytał, ok, co wy zrobiliście, to my jesteśmy w stanie całą
listę wyeksportować, powiedzieć, że robiliśmy to, 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 to i to wtedy, nie? O elastyczności, o rolach i tym właśnie podejściu takim, że tak powiem. Jeszcze mam szybkie pytanie. Dwa slajdy wcześniej, jak mówiłeś o zasadach, nie powiedziałeś o ich genezie, bo to może równie dobrze zabrzmieć, że Radek założył firmę, podstawił 10 zasad, jak 10 przykazań i teraz wszyscy są równi, to są moje zasady, nie? Jakbyś jeszcze tutaj mógł powiedzieć, czy to jest tak postawione z góry, macie się z tym pogodzić, czy to jest jakoś elastyczne, co też wchodzi w elastyczność, jak to wygląda? No to jest kwestia, wiesz, pewnej wspólnej umowy między członkami organizacji, na co się, wiesz, na co się zgadzają. Geneza tego jest taka, że to w ogóle oddolnie powstało, bez w ogóle Radka ingerencji. Wtedy bodajże Wojtek, o ile dobrze pamiętam, zaczął, spisał takich 10 właśnie taki powiedzmy dekalog najważniejszych zadań, najważniejszych elementów. Wybaczcie, kamera mi się zawiesiła, ale ja nadal jestem, mam nadzieję, z dźwiękiem. Słyszymy cię, tak. Dobra, to nie będę teraz kombinował i grzebał, więc jestem tam na kamerze zamrożony, ale wtedy kolega Wojtek napisał 10 bodajże takich najważniejszych zasad, a w pewnym momencie te zasady zaczęły się dalej rozbudowywać, a tak naprawdę również oddolnie, to znaczy osoba odpowiedzialna za HR u nas dorzuciła swoją cegiełkę, opisując w tych zasadach, jak wygląda proces rekrutacji. Osoba zajmująca się właśnie narzędziami takimi organizacji dopisała swoją cegiełkę na temat tego, jak wygląda właśnie trakowanie rzeczy czasowo przez Clockify, albo na przykład zarządzanie projektami przez Asanę. I to tak cegiełka po cegiełce się na dobrą sprawę budowało. Jeżeli są też jakieś tam elementy, zasady, z którymi ktoś by się gdzieś nie zgadzał, to oczywiście może to skomentować, dać znać po prostu, czy też ważniejsze elementy po prostu najpierw uzgadniamy przez ten system nasz merito, a potem dopiero przerzucamy do zasad. Okej, okay. Czyli ktoś po prostu mówi, że zgłasza jakąś rzecz, że należałoby to zmienić, później to trafia do merito i na koniec kto podejmuje decyzję, że jest update w wspólnych zasadach? Osoba odpowiedzialna za, mająca rolę zasady. Okay. Bezpośrednio za wdrożenie tego, wprowadzenie do tego wspólnego dokumentu. Nie? Ona odpowiada, czuwa nad tym, żeby te zasady były aktualne i żeby były oczywiście z poszanowaniem woli innych, że tak powiem, a nie w jakiś sposób rozdzielające jednych od drugich. Tak to określę. Dobrze, ja spróbuję cię, zresetować ci kamerę. Już resetujemy i zobaczymy, czy mu zadziała. I? Ja podpiąłem. Nie. Nie działa. Miałem podpiąconą lustrzankę po prostu, aczkolwiek nie ma, bateria mogła się wyładować. Tak, ja myślę, że tak się wydarzyło, wiesz, więc po prostu proponuję, to jest myślę, że taki znak, żebyśmy przyspieszyli i przeszli do tej drugiej części. No słuchajcie, ja mogę opowiadać dużo na ten temat, aczkolwiek też czysto ludzko będę wdzięczny za 2 minutki przerwy, ale jeżeli chcielibyście już przejść do tego networkingu, to ja bardzo, bardzo, bardzo chętnie to oczywiście wskoczę, albo mogę dokończyć szybko tą jeszcze prezentację, jeżeli by coś było do poruszenia. Gdybyś mógł jeszcze dosłownie przejść do tego, do końca tych takich, właśnie tych opisów. Samo napędzanie się, no tutaj właśnie kwestia tego, że widząc, mając dostęp do rzeczywiście danych wewnętrznie, ludzie też potrafią się sami motywować i twierdzić, że też były takie sytuacje, w których ktoś mówi, kurde, na przykład ktoś z kimś konkuruje, na przykład ja załóżmy Łukaszu z tobą bym konkurował i sobie tak myślał, a będę od ciebie lepszy, no to zdrowa konkurencja, myślę. I to też było właśnie takie, powodowało to samo napędzanie się. Jeżeli chodzi o taką samą realizację, nie ma co ukrywać, że każdy z nas ma inne cele w życiu. Na przykład dla Krzycha był to wyjazd do Meksyku i też, bo ma żonę Meksykankę, abstrahując właśnie, to też może powodować tą decyzję. I to też powoduje, że jeżeli organizacja pomaga w realizacji właśnie tych celów, a nie utrudnia, a nie jakieś przez różne inne rzeczy. Drugi przykład jest na przykład nasza koleżanka Monika, która dołączyła do nas na samym początku tego roku i ona po prostu kocha skały
I jest średnio raz na 2 tygodnie gdzieś się wspina w jakiejś dziurze krakowsko-częstochowskiej, Tatrach, nie Tatrach i tak dalej. I w poprzedniej pracy nie była w stanie, nie pozwalano jej na pracę zdalną. Czego nie do końca rozumiała, no ale była taka decyzja zarządu, a u nas to zupełnie jest otwarte. Mówimy, dobra, Monika, chcesz? To nie ma z tym problemu. Jeżeli twoje projekty są zadbane, dobrze się z tobą współpracuje, można na tobie polegać, liczyć i tak dalej, to nie ma problemu. Ty możesz pracować z dowolnego miejsca na świecie. Nie? Rafał zapytał się, jaki jest u was procent kobiet? Kurczę, wiesz co, nie wiem. O Jezu, ciężko mi procentowo to ująć. Pozwól, że się zastanowię. Myślę, że jest 25-30 w tej chwili. Tak bym powiedział, no. Nie, żeby nie było. Tutaj ani nie wrzucamy parytetów usilnie 50 na 50, ani w żaden sposób no nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek dyskryminacji, tym bardziej na takim tle. Ale rzeczywiście jest chyba około 30%. No, na 36 osób to będzie powiedzmy z 9 kobiet, tak bym określił. Super. Dzięki wielkie, że jeszcze tak dużo czasu z nami spędziłeś, poza tym oficjalnym czasem. Pytanie, czy jeszcze byś miał siłę i chęci dołączyć na chwilkę na ten networking? Bardzo chętnie, tak jak tobie mówiłem, do 11:30 nie ma żadnego problemu dla mnie, tylko jeżeli pozwolisz, ja też sobie zrobię Jest. minutkę przerwy i zaraz się wepnę w networking. A teraz też wam dziękuję bardzo serdecznie za obecność, że chcieliście mnie wysłuchać. Mam nadzieję, że moje dygresje czasami nie były aż tak męczące, jak czasami mi się wydaje. No i cóż, i do zobaczenia za chwilkę na networkingu. Dzięki. Dzięki wszystkim. Linka już podałem, także do zobaczenia za chwilę na drugim linku. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się.